Okej, okay, to jestem gotowy. Czy ktoś coś jeszcze... Czy ktoś to coś zrobi, coś potrzebuje zrobić, coś ogarnąć? Nie słyszę. Więc sprawdziłem, puściłem końcówkę ostatniego filmu. To on jedzie w dyliżansie, a to wy płyniecie barką. Do tej estelki. Tak, i tak, tak postanowiliście? Płyniecie rzeką do wieży sygnałowej. Do wieży sygnałowej. Tam, gdzie powinna być wieża sygnałowa. Wieża sygnałowa. Wiemy, że on jedzie powozem. Migną nam. Bo widzieliście, mignął wam. To było tak, że wy jesteście w statku, znaczy na tej barce, jedziecie, ona już odbija od brzegu, więc za bardzo nie mieliście już ruchu i zobaczyliście, że przejeżdża dyliżans i ten dyliżans też się tam zatrzymał, bo to teren portu, więc tam cały czas ktoś chodzi, ktoś mu zajechał drogę, a on tak ewidentnie, że tak powiem, odsłuchałem dwie ostatnie minuty poprzedniej sesji, więc ładnego stwierdzenia użyłem, że wygląda na kogoś, kto właśnie zachłystuje się wolnością. Właśnie tak z zaciekawieniem oglądał i zobaczył któregoś z was, mniejsza o to którego, na barce i od razu zasunął to okienko. No a dyliżans gdzieś ruszył, on pojechał drogą, wy popłynęliście rzeką. I to tyle. Masz szósty zmysł, Marku. To masz wrażenie, że jeszcze się kiedyś spotkacie. Ja też mam szósty zmysł. To masz wrażenie, że jeszcze się kiedyś spotkacie. Albo lepiej, masz wrażenie, że Gabriel ma wrażenie, że jeszcze się kiedyś spotkacie. I w ogóle widzę ładnie ten odświeżony Foundry. Dużo obrazków nowych. Ładnie to teraz wygląda na karcie. To nie ja, to Marek. Także medale dla niego. No i wyruszyliście. I wyruszyliście tą barką. Będziecie sobie płynąć. W zasadzie to jest droga do Kemperbadu, z tego co pamiętam. Generalnie po tym, jak przeglądałem tą ostatnią przygodę, jeszcze raz czytałem to, co nas czeka, to strasznie pochrzaniłem z miejscowościami, więc nie wracajmy do tego, co pamiętacie, gdzie płyniecie. Płyniecie do Kemperbadu. I tak też jest, gdyż na tej trasie znajduje się ta wieża, którą chcecie odwiedzić. Generalnie półtorej dnia będziecie płynęli do tamtego miejsca, więc wyruszyliście rankiem, więc przepłyniecie dzisiaj cały dzień. Łódź oczywiście gdzieś tam spływa na bok w nocy, bo w nocy nie warto, niebezpiecznie jest, żeby podróżować, więc spływa gdzieś na bok, a potem już po południa, późniejszego południa powinniście trafić do tego miejsca, do którego podróżujecie. Statek jest typowym statkiem pasażerskim, w przeciwieństwie do tego, którym wypływaliście, więc jest bardzo dużo ludzi i jest przekrój tych ludzi, ale z drugiej strony nie ma nikogo takiego, kto w jakiś specjalny sposób by się wrzucał, choć jest jeden krasnolud, a ewidentnie wyglądający na uczonego, a chyba krasnoludów było mało w naszej kampanii, więc pragnę to zaznaczyć, że taki jest krasnolud, choć elfów też nie za wiele było. A zaczynaliśmy z dwoma. Elfami czy krasnoludami? Krasnoludami. No, tak, w Lich Mistrzów, no. Nie, w Lich Mistrzu było dużo krasnoludów. Co? Tak. Tak, była cała kopalnia. Dobrze. No i płyniecie sobie tak, statek płynie dość żwawo, jest dość duży, więc to wam ustępują drogi w momencie kiedy płyniecie, a to tyle. Marku, ty chciałeś z jedno z zajęć, które... Znaczy Marku, przepraszam, Gabrielu, to jedno z zajęć, które wykorzystywałeś, to chciałeś uzyskać jakieś informacje na temat
tego kultu, który rozgromiliście, zasięgnąć jakichś informacji, proszę cię, wykonaj sobie test na inteligencję. Zobaczymy, czy... Albo na inteligencję, albo na jakąś coś związanego z ogładą, bo albo szukałeś tego sam, w sensie w kolegium, albo rozmawiałeś z kimś. Co tam wolisz, to sobie wykonaj. No nie, no ja nie jestem zbyt piękny. Jeżeli już, to inteligencja. Ale inteligentny też nie. No to... Powiedzmy, że częściej dostaję po buzi niż po głowie. Okej. Okay. Nie wiem, czy coś mówiłeś, na zero rzucił. Okej, okay, spoko. Okej, okay. Więc generalnie żadnych jakichś super informacji nie wyciągnąłeś, ale jedna rzecz, którą uzyskałeś na pewno, to to, że ten ich główny, nie potrafię sobie znaleźć tej postaci nazwiska, a może znajdę. Johansen Teugen, ten główny szef tego kultu, znaczy nie ma generalnie żadnych informacji twoje kolegium i aniłowcy, którzy tam wymieniają z nimi czasem jakieś informacje, nie mieli żadnych informacji na temat Bugenhofen, żeby tam się coś znajdowało, a ten Johansen Teugen był studentem w Waldorfie i przewinął się w jakichś notatkach odnośnie jakichś informacji dotyczących Czerwonej Korony. Nie masz pojęcia, co to jest za kult, bo i do tego też nie dotarłeś, bo miałeś za mało czasu. Tą punkt sukcesu jeden to szału nie ma. Ale przewinęła się nazwa Czerwona Korona, tylko że został odrzucony od tego, bo on nie skończył studiów. On opuścił uczelnię wcześniej, a te osoby, które to, że tak powiem, rozpracowywały, dalej się interesowały tym kultem, skoro on nie skończył tego i, że tak powiem, zerwał z nim jakiś większy kontakt, to nikt się bardziej tym nie interesował. Tyle, co udało ci się uzyskać informacji. Ale ta nazwa Czerwona Korona się przypominała. W żaden sposób ci się to nie kojarzy z informacjami, które dotyczą Mara, czyli przekazaliśmy purpurową dłoń albo coś takiego. Takie, które się tam przewija. Okej, dzięki. Okej. Więc zamierzacie coś więcej robić podczas tej wspaniałej podróży, czy...? Nie wymiotować za burtę. Ja właśnie zdałem sobie sprawę, że moje pingi są purpurowe. A bardziej fioletowe, ale... Wiedzcie, że coś się dzieje. Okej. No to jeżeli nikt nie słyszy, żeby ktoś przejawił jakimś większym zainteresowaniem, żeby coś brawurowego zrobić, no to rzeczywiście dzień minął w miarę spokojnie. Na noc spłynęliście do odpowiedniej zatoczki z wyżywieniem, bo okazało się, że wasze bilety wieczne, że tak powiem, nie uwzględniają już wyżywienia. Ktoś tego nie donegocjował, a w momencie, gdy jesteście na barce, to ciężko jest gdzieś... Nie zatrzymujcie się przy karczmie, przynajmniej akurat w tym momencie. Jest kuchnia, tak powiedziałem, że to jest barka taka bardziej podróżnicza, więc jest tam kuchnia. No oczywiście możecie swoje stalowe racje wsunąć. Ja myślę, że stalowe racje zostawiamy na stalowe czasy, a nie na podróż barką, więc nawet jak trzeba by zapłacić, to ja nie będę z nich używał. Okej. Okay. Podam wam wolne chwili, odpiszę, a pewnie zapomnę, ale korzystacie z, nazwijmy to w cudzysłowie, wagonu restauracyjnego i następnego dnia rano barka, w zasadzie was budzi was ruch wody, bo praktycznie o świcie barka ruszyła,
a wy jeszcze spaliście. Wstajecie, dzień jest ładny, jest chyba środek lata, z tego co pamiętam. Więc dzień jest ładny, jest dość przyjemnie, jest dość ciepło. Wręcz no, Gabriel sobie zakupił zbroję skórzaną, wygląda w tym inaczej, ale no, tobie najbardziej daje to ciepło w kość, bo nigdy nie byłeś przyzwyczajony do noszenia takiej ciężkiej rzeczy. Wiadomo, Wolfgang w tych swoich kapturach i w tych szatach kapłańskich, to on i tak wygląda jak śmierć, więc tam niewiele różnicy to komukolwiek robi. A na ciebie to no, na chwilę obecną robi jakieś tam... To nie jest, że coś się dzieje, po prostu tak niekomfortowo się trochę czuję. I rzeczywiście późnego południa, bo jest gdzieś koło godziny 16 następnego dnia, widzicie w oddali, znaczy najpierw słyszycie odgłosy jakby jakiegoś robienie pracy w kamieniach, jakby ktoś uderzał, jakiś kamień kruszył, czy coś takiego, a po chwili w zasadzie zza rogu pojawia wam się taki mniej więcej oto widok. Jest to ewidentnie jakaś stara wieża. Coś, co tu kiedyś było, jakaś wieża strażnicza lub cokolwiek w ten sposób innego. A dookoła obudowana jest, stoją jakieś rusztowania i tak by ją ktoś odnawiał lub budował coś na ich miejscu. Jakby ktoś coś budował i obudował, odnawiał ją coś na ich miejscu. I jeden z członków załogi, ktoś tam ważniejszy, jakiś bossman podchodzi do Wolfganga. Panie kapłanie, to tutaj podróżujecie. Pokazuje na to. I zwraca się jeszcze do tego krasnoluda. No i pan, panie inżynierze, to tutaj to miejsce. O, dobrze, dobrze. Ten inżynier zaczyna się zbierać, widzicie, że ma strasznie dużo toreb. No, widzicie wieżę, która się buduje. Wygląda jak wieża sygnałowa, nie? Wieża... To miała być chyba czarodzieja? Chyba tak. A wygląda jak wieża sygnałowa w budowie. A, byłeś kiedyś w... wieży czarodzieja? No ja byłem czarodzieja. Ale nie miałeś własnej wieży. Chyba, że widziałem obrazki. Wieża sygnałowa. Może to wiesz, wielofunkcyjne jest. Będzie. Co? Najciemniej pod latarnią. Może to jakaś zasłona dymna. Patrzę na Gabriela, to wieża z tego, z przepowiedni dla ciebie? Ja przewracam oczami. To w końcu to jest wieża czarodzieja, sygnałowa, latarnia, czy może jakąś księżniczkę znajdziemy na górze? Księżniczkę? I będzie można okup dostać? Okup czy w łeb dostać? Bo nie usłyszałem cię dobrze. Okup, wiesz, no pieniążki za uratowanie księżniczki, no płacą przecież takie rzeczy. W zasadzie, gdy powiedziałeś słowa o księżniczce, to na górnej części wieży widzisz, pojawia się kobieta o dość długich włosach, ale splecionych w warkocz, ale i o naprawdę ładnej buzi, przynajmniej tak ci się wydaje z tej dość dużej odległości, z jaką ją widzisz, ale po chwili zdajesz sobie sprawę, że ona jest krępa, co najmniej tak jak Holmes i na pewno nie jest księżniczką, bo niesie jakieś rzeczy do mierzenia czy coś, ewidentnie jakaś krasnoludka. Idealnie zauważycie, że całą ekipę, która tutaj pracuje, stanowią krasnoludy. Oni podpływają do brzegu, rozkładają zejście, gdyż nie ma tutaj jakiegoś takiego specjalnie przystosowanego do tego miejsca, żeby to zrobić, więc przygotowują wam zejście. Spodzimy, może tych krasnoludów się zapytajmy, co to za wieża. O, a ten inżynier, który między wami... A panowie, to tutaj co, też jesteście inżynierami? Budowlańcami? My tu tylko na kontrolę przyjechaliśmy. Ja przyszedłem po kopertę poświęcić tą wieżę.
Bogowi śmierci? No nie wróży jej za dobrze, panie. No, żeby ludzie w niej nie umierali. Aha. No ale wiesz, czarodzieja, coś wiecie na ten temat? Bo ona, ta wasza, to nie wygląda. Czarodzieja? Nie. Oczywiście nie. Rozmawiacie schodząc, nie? Schodzicie na stały ląd. Statek odpływa. Generalnie wieża jest na dość dużym podwyższeniu, na takim pagórku. Dookoła jest oczywiście las, jak w tej części Imperium. Gdzieś tam i w tym momencie, gdy statek odpłynął i znajduje się już takie dobre parę metrów od brzegu, bo oni w zasadzie wysadzili, od razu odbili. Wybiega dwóch krasnoludów, jeden młodszy, drugi starszy. Przynajmniej tak wam się wydaje. O ile jesteście w stanie ocenić tak na rzut oka wiek krasnoludów. Wybiegają bardzo zdyszani. A ty, odpłynęli, nie zabrali nas. Mieliśmy uciec, mówi ten młody. Spokojnie, zaraz coś wymyślimy. Halo, tam się drą do tego statku, ale statek... A uciec przed czym? A... Znaczy nie uciec, nie, my po prostu skończyliśmy tu już kontrakt i chcieliśmy odpłynąć, bo to już... A coś złego w okolicy się dzieje? Miałem swoje spojrzenia i nie, ale są totalnie nieprzekonywujące. Oj. Podchodzę do tego krasnoluda tak bliżej i... Panie kolego, bo widzi pan, my szukamy kłopotów, żeby sobie z nimi, żeby je rozwiązać. Więc może nam pan opowie, co tu się dzieje, bo chyba coś jednak jest nie na rzeczy. Nie rozumiem. Szukacie kłopotów? Tak, bo je rozwiązujemy. Taki zawód. Kłopoty rozwiązywać? Dokładnie. Ludzie to mają dziwne zawody, mówi ten młodszy. Jedni mają zawód kłopoty rozwiązywać, inni zawód rodziny, a inni zawód kowala. No, różnie to bywa, ale... Ale zawód rodziny, że co, że rodziny robią? To ja bym tak wrócił do mojego pytania może. No właśnie mówi ten krasnolud. Proszę tutaj odpowiedzieć moim przyjaciołom, moim towarzyszom. No nie ma żadnych tych. I w pewnym momencie, w zasadzie jak rozmawiacie, widzicie tą kobietę, która gdzieś wam zniknęła w pewnym momencie, tą krasnoludkę, że wybiega z lasu. Ważny fakt, który możecie nie wiedzieć, nie ma brody. Kobiece krasnoludy w Warhammerze nie mają brody, więc wybiega. Przynajmniej nie, wybiega. Taka wkurzona. Co, myśleliście, że uciekniecie? Nie. Panowie krasnoludzi tutaj chcieli nas przywitać i właśnie rozmawialiśmy. I tu pomóc temu panu inżynierowi nieść torby. O. Oni się pytali tylko, czy do pomocy jesteśmy. O wuju, nie zauważyłam cię, rzuca mu się w ramiona. Ale co ty tu robisz? No, ja z inspekcją, jak to, prawda, nasza gildia realizuje różne kontrakty. Musimy sprawdzać, czy wszystko się zgadza. A, dobrze, no to zapraszam. A wy panowie? Nikt nam nie umarł, chyba. A nie macie kłopotów jakichś, bo my tacy najemnicy szukamy roboty. Kłopotów? Patrzę na was podejrzliwie. Że niby jakich kłopotów? No nie kręcą się zwierzę ludzie, a jakiś tu albo coś innego. Zwierzę ludzie nie. A kto się kręci? A wy jesteście z wujkiem? Tak. Nie do końca tak, ale trochę też tak. Podróżowaliśmy razem barką. I tak jakoś też tu mieliśmy trafić i tak wyszło. Ona się tak do ciebie przysuwa, Marze. A ci dwaj, to czemu się nie odzywają, bo jakoś dziwnie wyglądają?
Pokazuje na Gabriela i na Wolfganga. Oni zmęczeni, bo połysało trochę. A, nie umieją pływać. No dobra. No ale czemu akurat tu wysiedliście? No bo taką ładną wieżę tu budujecie, to wie pani, podróże kształcą chcieliśmy się przyjrzeć takiej wieży. To rzadki widok, żeby widzieć coś takiego budowanego. I tu jest w środku nas. No dobrze, to chodźcie, to przynajmniej jak już wysiedliście, to dam wam się czegoś napić i porozmawiamy. O kłopotach. I wchodzicie w las, ale naprawdę po przejściu kilku dosłownie metrów dookoła tej wieży są wycięte drzewa i z tych drzew jest postawione takie, no nie nazwałbym tego miasteczko, ale stoją takie trzy domy na szybko sklecione z drewna, takie baraczki, gdzie pewnie oni nocują albo trzymają sprzęt. Do tego jest ognisko, które się oczywiście jest dziennie pali. Nie pali w tej chwili. I proszę, siądźcie przy ognisku, a ja pomogę się wujkowi zadomowić i zaraz do was przyjdę. Bardzo miło z pani strony, dziękuję. Kłaniam się tak. Znaczy, to wygląda jak karykatura dworskiego ukłonu, ale to jest ładniejsze, co umiem zrobić. Okej. Okay. Generalnie widzicie, że te krasnoludy dalej chodzą, pracują na tych, jak to się nazywa, na tych, no dookoła, pracują dookoła rusztowania. Właśnie, na tych rusztowaniach dookoła wieży. A widzicie, że wieża ma bardzo wysoką. W zasadzie gdzieś tutaj dopiero jest pierwsze wejście, także jest takie wejście dookoła i ewidentnie ta część, która jest murowana, to w dużej części jest czymś, co było wcześniej. Więc może to jest akurat ta wieża, której szukacie. I oni po prostu na tych fundamentach, które kiedyś tutaj były, budują nową wieżę. Widzieliście to? Jakieś stare fundamenty. Może to coś jednak tutaj było. Zburzyli to resztkę, co tam zawaliło. Się kruszyło. Jak? Albo się zawaliło. No, czasami się mogło się zawalić, tak. Ale piwnice pewnie stare są. To chyba to, czego szukamy. A czego my szukamy? Wieży czarodzieja. Wieży czarodzieja. Zawalonej pod fundamentami. No dobra, ma to sens. Zdania są podzielone, bo jeden z was twierdzi, że wieży sygnałowej, drugi, że latarni, a trzeci, że wieży czarodzieja. Wspólną jest, że wszystko jest wieżą, więc... Księżniczkę wykluczyliśmy, czyli ja już się nie wypowiadam. Nie, no księżniczka jest, tylko krasnoludzka. A czyli... to dobrze, bo to dziana jest, słuchaj, to wiesz, krasnoludy, skarby, to się łączy. No tak, tylko oni zamiast wież, to wolą chyba tunele. Nie ma, nie jest źle. Ciekawe, czy klepa w podłodze będzie. Ja myślę, że zaczęli budować dopiero od pierwszego piętra, bo nawet skarby trzymają. To miałoby sens. Ale to będzie o miżgry. Więc to się nigdy nie pojawiło. Idziemy szukać tych skarbów. Okej. Więc... Po dłuższej chwili widzicie, że z tym wujkiem się wszyscy witają i okazują mu szacunek. Generalnie dziwne jest to, że wszyscy się zwracają do niego wujku, więc wujek to chyba nie jest jego, nie jest to, że on jest częścią jej rodziny, tylko świadczy to o tym, że może to jest jakiś jego status, albo może jakaś jego ksywka, ciężko powiedzieć. Po dłuższej chwili kobieta do was wraca z kilkoma kubkami. Wraca z kilkoma kubkami w jednej ręce, a w drugiej ręce trzyma dwa takie kłaczki. Rozstawia wam te kubki sobie też i dolewa, najpierw polewa jakiegoś czegoś, co ewidentnie czuć zapach alkoholu w momencie, kiedy rozlała, i tego naprawdę leje trochę.
po czym dolewa wam, otwiera drugi bukłak, dolewa, rozlewa z niego. Tutaj czujecie już jakiś taki zapach owocowy. Gali zrobiła wam takie drineczki, a widzisz, że sobie nalała tylko tego, bez tego owocowego czegoś sobie nalała. Jaka godność panienki, jeśli można zapytać? Anjulis jestem, czy jak to się tam czyta. Anjulis, tak. A, bardzo miło poznać. Mnie zwą Mar. Tą budowlę to wznosicie na jakichś zgliszczach starej? Czy to tak od podstaw budowaliście, przerwaliście i potem znowu wznowiliście, jeśli można wiedzieć? Bo tak na stare wyglądają te fundamenty, troszeczkę na starsze. Nie, tu jakaś wieża była, tylko była zniszczona, a że raz, że miejsce wydaje się idealne pod budowę, bo jest dobra widoczność, bo widzisz, że jest na pagórku, do następnej wieży będzie się dobrze ten. Potem też można mieć rzekę dobrze z tego miejsca widać, więc jest bardzo dobre. No a te ruiny dość solidne i dobry fundament z nich jest. A pan się zna na tym? Tak, tylko sobie myślę, tak słyszałem kiedyś, gdzieś się rozmawiało z ludźmi o różnych rzeczach. To tak człowiek ogłady nabiera i różne ciekawostki poznaje. Aha. Ona podaje, bierze te dwa kubki, one leżą na takim pniaku przed wami. Daje jeden Gabrielowi, drugi Wolfgangowi. Napijcie się, chłopcy, to może wam się język rozwiąże i trochę kolorów nabierzecie. Nie lubię kolorów. W szarym mi bardzo dobrze. Pociągam łyk. Szary to też kolor. A sprawdzaliście może, czy w piwnicach jakieś szczury tam są, albo robactwo? Bo tak się akurat składa, że się na tym znamy. To jesteście szczurołapami? Też. Pracowaliśmy w mieście i odrabaczaliśmy. Tak, często ganialiśmy po kanałach jakoś tak. I jesteśmy tak specjalistami od szczurów. Jakby tam w piwnicy były szczury, to my z chęcią tym się zajmiemy. No, ale tam nie ma piwnicy chyba. Nie ma piwnicy. Bez sensu, po co by miała być. A czy wiesz, panienko, może co to za wieża tu stała wcześniej? Były jakieś znaki, symbole, jak tu przybyliście? Może jakiś skarb, jakaś wieża czarodzieja tu była wcześniej? Jakiś skarb? Nie, czarodzieja. Jakiś Dagmar von coś tam to ją zbudował. To jakiś szlak i on gwiazdę obserwował, przynajmniej tak słyszałam. Czego szukał w tych gwiazdach? No poczekajcie, bo tu była jakaś księga, to poczekajcie, chwilę przyniosę i wam powiem. No i ona gdzieś znika i przychodzi. Czy ja mam jeszcze tą książkę, którą sobie zabrałem od tego trupa? Którego trupa, bo trochę tych trupów było w tej kampanii już. Od ostatniego trupa, jakiego chciałem przyprowadzić, ale mi się wykrwawił po drodze. Tą książkę, którą studiował, jak leżał na tym, leżał w łóżku. No! Chyba nie wiem, o co chodzi. O ile zacząłem wierzyć w jakiej książce, to tak, ale o studiowaniu książki w łóżku to już się pogubiłem. Tak, było. Jak dostał w papę od tego gościa, za którym poszedł, to później dwa dni w łóżku leżał, nie? No. I wtedy książkę studiował. Nie, ja zrozumiałem, że Gabriel ma książkę od gościa, którego dopadł, jak ją w łóżku studiował, więc nie. Okej, okay, ma książkę jak najbardziej. No masz. Ona wraca z taką książką oprawioną w jakąś skórę, ale to jest bardziej taka, nawet nie jest księga, to jest taka teka, czy coś takiego do trzymania różnych dokumentów. No i zaczyna coś tam wertować, no. Dagmar von Wittgenstein miał tą ziemię i w 1975 roku, tu mówi ten dokument, została nadana im, jego rodowi, przez imperatorową Margaritę, bo wtedy babka była imperatorową, nie wiem, czy wiecie. No i on tu, i tu są jeszcze jakieś spisy, co on tu kupował i jakieś księgi, znaczy księgi, jakieś półki na książki, jakieś coś do obserwowania.
jakiś, jak to się czyta, to do obserwowania gwiazd to chyba jest, ja nie wiem jak to się czyta. No więc, więc chyba obserwatorium to miał, nie? Pokazuję wam te dokumenty, ale poza tym dokumentem, rzeczywiście tym dokumentem nadania ziem z kiedyś tam, z 1979, więc jakieś 500 lat temu, to jego rodzinie to nic innego ciekawego tutaj nie ma. Dlaczego oni są jakieś takie księga schodów, rozchodów, jakieś dokumenty, jakieś pokwitowania za dostarczenie jakichś rzeczy. A ty tam coś miałeś pozaznaczane w tej księdze chyba, jakieś takie strony, tam były jakieś wyróżnione. No tak, ale rozkładacie księgę i przy niej studiujecie, czy co? Bo... Ja tak, wszyscy wyciągnęli książki. Ja też wyciągam sobie. Postudiuję, porównam z tym, co jest właśnie w tej, o tej astrologii, czy innej astronomii, którą zabrałem. Z tych stansów. To skoro ci nasi koledzy tutaj w książki się wgryźli, to może my byśmy Holmesie. Ja bym na przykład tak chętnie zobaczył tą wieżę od środka, z bliska. Można by ją zwiedzić, panienko? Proszę bardzo. Chyba nam narzędzi nie pokradniecie. Nie. Oczywiście, że nie. No jak to tak przystoi gospodarza okradać? Od razu zobaczymy, czy jakieś odchody szczurów są. Okej. Tak, wie pani, ciekawość pozwala się rozwijać. No i tak mówił mój mistrz. W tym momencie brakuje mi umiejętności korzystania z bibliotek. Więc... Myślę, na co Gabriel mógłby sobie rzucić. Ja mu pomogę, ja będę świecił. No nie mam żadnej. A to jest jakaś spostrzegawczość, albo percepcja, albo coś takiego? Generalnie to powinna być umiejętność, pewnie te całe badania naukowe czy coś zaawansowane, ale ja tego nie mam, więc... To rzuć na inteligencję bez modyfikatorów żadnych na zero i zobaczymy. Jestem w tym bardzo dobry. Nie śmiej się tak z jego rzutów, Marko. Ja się zakrztusiłem, jak piłem. I to mnie rozproszyło. Przy księgach się nie pije. No, ty chyba mocniej spałeś ten drink. Robisz coś z tym, czy nie? Okej. Okay. Nie no, ewidentnie dla ciebie te dokumenty, które tutaj są, to są dokumenty po prostu... Ktoś jest bardzo skrupulatny albo bardzo nadgorliwy, bo wszystko co kupił, to na wszystko brał dokumenty, jakieś potwierdzenia i nawet na zakup łóżka. Więc brał, z drugiej strony wydaje się to logiczne, bo ktoś mu to łóżko musiał tutaj przywieźć, tak? Więc na pewno wszystko opierało się na jakichś dokumentach, na jakichś zamówieniach, na jakichś wekslach. Więc on to wszystko tutaj pogromadził, ale poza tym aktem nadania, które świadczy o tym, kto był właścicielem wieży ostatnim, bo to nazwisko, które wam powiedziałem, zaraz wam je wkleję, jakbyście potrzebowali. To jest nazwisko ostatniego właściciela. To Maria, jak tam gdzieś... Ten ród dostał to od imperatorowej, a to jest nazwisko ostatniego właściciela. W sensie wszystkie te dokumenty, te nazwijmy to rachunki, są na jego nazwisko. Marek jeszcze tam tak wszyscy przyglądają tę książkę, tak tylko na chwilkę ją gdzieś tam musnął i otworzył ją na okładce, na stronie, na tej takiej pierwszej stronie, gdzie rysuje się herby, gdzie się podpisuje księga i tak dalej. I chciałem zerknąć, czy tam nie ma jakiegoś dziwnego symbolu. Dłoni albo korony, którego tam nie powinno być. Nie wiem, czy o koronie wam Gabriel powiedział. Ale nie ma ani dłoni, ani korony. Ja się wszystkim dzielę. Jak już tak przekręca tą książkę, to chciałbym zobaczyć, czy jest podpisana, czy ja to była własność. Nie jest, ale tak jak mówię, większość dokumentów świadczy o tym, że właśnie ten Dagmar to był ostatni właściciel, gdyż wszystkie dokumenty były, żeby dostarczyć do niego, albo że po przybyciu na miejsce zapłaci, uści opłatę Dagmar i
generalnie świadczy to o tym, że on był właścicielem, a ten akt nadania, ten z 1900 któregoś, czyli 500 lat temu, jest na nazwisko rodowe rodziny. No skoro w tej księdze nic nie ma poza jakimiś takimi rachunkami tego typu, to ja bym chętnie się przeszedł i zobaczył, skoro już tu jesteśmy, taką wieżę, to na pewno jest ciekawe. No, to idźmy. Okej. Oglądacie tą wieżę najpierw z zewnątrz, kiedy Gabriel w czasie z Wolfgangiem, tak, studiują te dokumenty. Studiują te dokumenty. Rzućcie sobie proszę na percepcję na zero. O. Oboje. Okej. Okej. No więc macie wrażenie, oboje macie to wrażenie. Tych krasnoludów to jest 7, którzy pracują, plus ona, plus wuj, który przyjechał. Macie wrażenie, że oni wszyscy są tacy bardzo zestresowani, ci te krasnoludy. W sensie ktoś komuś wyszedł za rogu i ten się od razu przestraszył, a nie, dobra, to ty. Sorry. Ci tempatym mają wory pod oczami, jakby nie spali. No są tacy wycieńczeni, wymęczeni życiem. A dodatkowo tych, Holm, się zauważasz. Zauważasz, że kiedyś tutaj do tej wieży prowadziła taka wyłożona kamieniami dróżka. To nie było tam tego dużo, ale trochę tego było. I prowadzi ewidentnie do ściany. W sensie tak jakby, nie wiem. Dobra, kiedyś tu było wejście. Widzieć burcie w ten. Prowadzi do ściany. Może zamurowali tam wejście jakieś. No, patrzysz i nie wygląda, żeby tu było coś zamurowane. Dotykasz, oglądasz mech, którym to porosło, czy coś, wszystko jest idealne. Dlaczego tu jest droga do ściany? Może jakieś ukryte przejście? Chodź, poszukamy ten. A może klapa w drzwiach? Może coś... Podchodzę, tupię nogą. Nie ma. Patrzę na tą ścianę, czy jakieś przyciski, ruchome cegły, jakaś dźwignia. Jak krasnoludy patrzą na ciebie, patrzą na ciebie trochę dziwnie, bo już to już ścianę obmacujesz, nie? No, będę fajny mech. I nie widzisz nic, co by mogło wskazywać na to, że coś tu jest. A jest ciekawe. Ja próbuję, tak zerkam za ścianę, czy nie ma tu jakiegoś, symbolu, bardziej o to, tego bym szukał, wyrytego w tych kamieniach. Tak przesuwam ten mech w niektórych miejscach, jak jest, zarasta cegły, chyba że rośnie tylko między nimi na zaprawie, to nie, ale szukam jakiegoś symbolu, który mógł być tu wydrążony w jakimś kamieniu albo coś takiego. To znajdujesz, że kiedyś tu coś było przybite, jakby jakaś tabliczka czy coś takiego, a nic poza tym. Zobacz, Holmesie, tu coś kiedyś wisiało. Nie wiem, co to mogło być. Może dlatego tutaj ścieżka jest. Jeżeli ścieżka do tej tabliczki była, to chyba może jakaś kapliczka była. Modlili może tu się. Chodźmy zobaczyć może tą wieżę od środka. Tutaj chyba nic nie znajdziemy. I zapamiętajmy tą ścianę od drugiej strony. Zobaczymy, co tam jest. Dokładnie. I jak głęboko da się zejść, bo wejście jest na pierwszym piętrze. Tak jak. No i czy klapy w podłodze, nie? Obstukamy podłogę tu. Zaczynamy klapą w podłodze. Wchodzicie do środka. Mogę was nawet przywrócić na fachową przewidzianą do tego mapę. Klik. Aha. Dobra. Czy nie ma, jest tu gdzieś zejście na dół, czy w ogóle? A, jest, dobra, sorka.
To jest letter up. Aha, bo nie widzicie tych, napisów. Okej, okay, okej. Okay. To jest do góry. Do góry. A na dół? Jest do góry. Na dół nie ma nic. Do góry. Nie ma zejścia nic. Jest, jest drewniane, ale jest drewniane podłoże. Widać, że jest tu jakieś posłanie. Posłanie na środku pokoju. Na środku tego pomieszczenia. No i jest kilkoro drzwi, które prowadzą po prostu na... które po prostu prowadzą na ten... na te rusztowania, nie? Deski w podłodze są nowe czy stare? To jest dobre pytanie. Te krasnoludy położyły te deski, czy one już tu były? Wyglądają na nowe. Ale wiesz, że parkiet czasami wystarczy wyczyścić i przeceklinować i jak były dobre deski, to wcale nie trzeba było tego rozbierać. Raczej krasnoludów się zapytać, czy to oni kładli tą podłogę? Tak, i tak tupię też nogą, żeby zobaczyć, czy pod nami jest lita przestrzeń, czy... Wiesz co, nie niesie się nic, żeby coś tam było. Może taki po prostu wysoki fundament. Kiedyś widziałem też takie młyny, że budują na takich wysokich fundamentach, jak nie mogą się wkopać w ścianę. Tak, obserwuję te gwoździe z desek, czy one bardzo skorodowane, czy tak w miarę świeże te gwoździe. Rzuć sobie percepcję minus 20. Skoro tak bardzo chcesz. Naprawdę nie wierzę w krasnoludzką robotę. Nie no, normalne no. Kurde, jak są stare, to ktoś naprawdę wyczyścił każdy. W sensie po prostu parkiet jest albo nowy, albo ktoś odjebał tutaj kawał dobrej roboty, żeby go wyczyścić, przygotować i obrobić. Posłuchaj, Mar, jakbyś był budowniczy i wieżę miał w budowie, odczyściłbyś te deski przed remontem czy po remoncie? Wcale? Przecież jak dobre deski, to czy ciemne, czy jasne, to... Ale gruz się nasypie, pył i tak dalej. No ja bym to robił po wykonanej robocie. No tak. Czyli no, to tak wygląda, to jakby oni tą podłogę położyli. Może po to, żeby mogli ten tu chodzić wygodnie, a nie po jakimś zapadlisku czy innym. O wiesz, jak jest dobre przejście, to robota idzie szybciej. I jak trzeba uważać na każdy krok, żeby kostki nie skręcić. Może przykryli jakieś wejście do piwniczki. Wy mniej więcej, moi drodzy uczeni Gabrielu i Wolfgangu, w tym momencie przejrzeliście to i stwierdziliście, że to się kupy i dupy nie trzyma. Znaczy w sensie, że nie ma żadnych zbieżnych informacji pomiędzy jednym a drugim. Zbić te krasnoludy i ten. No to... I zapytać ich, jak już będą pod humorem, czy to oni kładli te deski, czy jakiegoś zejścia przypadkiem nie było. To robicie uczeni, dołączacie do nich, czy robicie coś innego? No trzeba pójść. No to ruszamy. Widzicie, że po chwili w drzwiach pojawiają się twoje właśnie towarzysze, właśnie widzicie to, co... To co, opisałem tak jak mówię, drabina jest do góry, znaczy ten parkiet jest albo nowy, albo ładnie wyceklinowany. Rzućcie sobie proszę, wy oboje macie szósty zmysł, prawda? Mhm. Rzućcie sobie proszę na percepcję. Na percepcję czy intuicję? Wybierz rzućcie na to i na to. I do intuicji dajcie plus 10, a percepcję rzućcie gołą. Spokojnie, za to intuicja nie jest w ogóle, nie jest lepsza. Jezu Chryst. Jesteście wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie. Jezu Chryst, co to jest? Zaraz, spokojnie. Powoli dochodzicie do... Nie ta wieża. Nie, ja to przerzucę.
Mam dużo punktów szczęścia. O, ani rzucił kostkami, podał od razu. W każdym bądź razie powoli zaczyna się dochodzić do wniosku, że to chyba nie ta wieża. Moi drodzy uczeni, koledzy. Jakbym miał ukryć przejście, to w sumie może przy takim palenisku wydaje się taką solidną, nieruchomą częścią. Której się raczej nie... No może to przez magię? No to przy percepcji go było widać. No, tu w tym pomieszczeniu nie ma magii, tak? Ja chcę podejść do palaniska i je zbadać. Czy tam nie ma jakiegoś przejścia właśnie przy nim, albo coś takiego... Może oklepane, okay. Ale... To rzuć sobie jeszcze raz percepcję na zero. Ja mam jeszcze ten talent od zauważenia pułapek. Tam nie ma pułapki. Jak coś. Ale na zero to proszę mi o ciebie. Bardzo. Tak się rzuca. Okej. Okay. Poczekaj do walki. Co prawda nie znalazłeś tam żadnego sekretnego przejścia. Nie znalazłeś też, nie wiem czego szukałeś. Nie znalazłeś tam też namalowanej nigdzie purpurowej dłoni. Ale zauważyłeś zaschniętą krew i niedosprzątany, rozlany gulasz. W sensie ktoś sprzątał, ale tego nie dosprzątał. Taka plama krwi i plama jakiegoś jedzenia, jakiegoś sosu czy czegoś takiego. Panowie, chodźcie, zerknijcie tutaj, patrzcie na to. I pokazuję im już tam palcem, myślę, że teraz zauważą tą krew i ten gulasz. No to krew jakby... Ale bardziej to wygląda na to, że ktoś zranił tutaj kogoś, kto jadł i on to rozlał, niż to, że ktoś gotował kogoś. Coś się niedobrego chyba stało. A nasi uczeni oboje mają poczucie, że... To ja robię tu. Że coś, że coś tu jest nie tak. Znaczy tak, generalnie po tym uczuciem, że macie wrażenie, że to nie ta wieża, powodu waszych rzutów, to faktem jest jeszcze to, że myślicie, że czujecie się tu nieswoje, nie chcielibyście tu spędzać nocy. A ta ściana, do której ścieżka prowadziła, to tutaj wewnątrz, która to? Powiedzmy ta. Możesz też ją mi zmacać. Tak, to może podzielmy się na dwie grupy. Jedna wieża jest okrągła, więc zacznijmy od tego punktu i macajmy ściany jedni w jedną stronę, drudzy w drugą. Spotkamy się po drugiej stronie. Robicie tak? Według mnie to te krasnoludy położyły tutaj te deski. Pod tymi deskami może być piwniczka. Ja myślę, że to, że warto by było to zapytać, bo tu no coś... Gdzieś jak podminowani chodzą, jakby... Tu coś się dzieje, tu coś się niedobrego dzieje. No, coś ukrywają. Może w lasach coś się czai. Znaczy, tu się nic nie zgadza, ale to by się zgadzało. Ja bym jeszcze sprawdził wyżej coś, co tam jest. Może tam coś jest jeszcze ciekawego. No bo jak szukasz czegoś w wieży, to szukasz tego w piwnicach często. Ogólnie. A za to, jak ukryjesz to wyżej, to mniej ludzi szuka. No i jak się bronisz w wieży... A księżniczki w wieży, to gdzie ten? Gdzie księżniczki w wieży ten zostawiasz? Na szczycie czy w piwnicy? Nie no, na szczycie, ale skarby są w piwnicy razem ze smokiem. Jeden krasnolud po pijaku mi powiedział, że tak zbudował taką wieżę, że zejście do piwnicy nie było na parterze, ale na piętrze się wchodziło i wewnątrz chmuru się schodziło. O kurde. To spryciury. O, a jak no. Gruby mur jest? Znaczy... W sumie chciałbym tak poskakać trochę po tej podłodze. Czy tam jest głucho pod nami? Czy jest ten... Czy jest jakaś warstwa taka... Czy jest po prostu pusta jak ze ścianą, nie? Co jest po drugiej stronie. Okej, okay, skaczesz. To nie skacze. No solidny parkiet, no ciężko ci jest powiedzieć coś. Nawet nie skrzypi. No i jeszcze to takie zejście do piwnicy, w której są skarby, czy inne rzeczy, których nie chcemy, żeby ktoś zobaczył, z góry ma sens, no bo jak atakujesz taką wieżę, napadasz, no to musisz wtedy całą zdobyć, żeby jeszcze dopiero przejście znaleźć, to już nikomu się nie będzie chciało przecież. No, ale mało ci skarbów, zarobiłeś ostatnio tyle, co
mała wioska w ciągu całego życia. Ale skarbem nie zawsze są pieniądze. Dzieła sztuki na przykład. Powiem wam tylko a propos wejścia piętro wyżej, że wy weszliście tutaj i widzicie po prostu na odsłoniętą część wieży. Ja bym wszedł wyżej na sam szczyt i zobaczył. No nawet jak tam się znajdziemy, to jakiś widok piękny będzie. Poczekaj, bo to jest nowa część. Zobacz, jak wysoko tu wejście jest. A co? Tyle samego kamienia? Na pewno coś tam jest. No tam nie było jakiegoś obserwatorium? Na górze nie miało być? No to ja bym zobaczył, co tam jest tak czy siak. To na górze to krasnoludy zbudowane. No jest drabina, no to idę po tej drabinie wchodzę, no. No ja Mariusz myślę, że przed tobą tam od razu podszedł już w pewnym momencie i jeszcze dyskutując nawet, zaczął się wspinać. Generalnie idziecie do góry, ale widzicie, że po wejściu tutaj wystaje ta wasza drabina na obrazku, bo to ewidentnie wszystko już jest postawione z nowego drewna, jest postawione przez krasnoludy. Wchodzicie na zewnątrz, generalnie jest... No dzisiaj jest bardzo ładny dzień, jest bardzo ładny widok, mimo że już około godziny 16-17, to gdzieś tam w oddali ci, którzy mają lepszy wzrok, widzą inną wieżę sygnałową. Ale to o to chodzi, nie? I co tam z góry widać? No widok piękny, że ja cię sunę. Wieża wydaje się też taka świeża? O, to jest za daleko, ty ją widzisz na skraju tego, nie? Aha, po prostu taki kawałek. Tak, zaczną ci lustrami, bo tu chodzi o lustra, więc zaczną lustrami nadawać ten sygnał, no to wtedy byś dobrze. Nie masz widzieć gości, którzy tam są, ty masz widzieć, czy nadaje sygnał. Nie? W ten sposób. No widoczek piękny, ale tak się rozglądam po tym murze, po tym, co tu jest zbudowane. Widzę coś dziwnego, nadzwyczajnego, niepokojącego. Rzuć na percepcję na plus 20. Okej. Okay. No jak tak już wiesz, nic nie znalazłeś, tak się tam zauważyłeś, że bo też widzisz dobrze to krasnoludzkie obozowisko. Tam stoją dwa namioty i dwa te takie, no może nie szałasy, ale takie budynki z samego drewna postawione szybko. I za nimi widzisz coś, taką małą górkę usypaną z kamieni wielkości krasnoluda i wbite coś w ziemię. No nie jest to krzyż, bo to nie nasz świat. Ale sam obraz kojarzy się jednoznacznie z tym, że ktoś tam jest pochowany. Zobacz, Holmes jest chyba ze mną, tak? Nie, Holmes nie wszedł. Chyba wszyscy poza Holmesem wyszli, tak? Ale ja tam niech tak będzie. Krzyczę do nich, co tam widzicie. To mówię do Wolfganga i mówię, no zobaczcie tam coś. Jakiś grób, chyba jakiś wypadek tu się stało, bo to wygląda na świeże. No i to... Chyba mieli tu jakiś wypadek i dlatego tacy podminowani wszyscy. No ja się nie wypytam o ten wypadek, co tam ukrywają. No ale to może być kluczowe dla naszej sprawy. No, ja nie wypytam. Co się ukrywają, ale nie mamy eliksiru prawdy, nikt z nas nie ma pewnie żadnego piwa albo gorzałki. No co, ja mam zapasy, no. Tylko krasnoludy mają mocne głowy, to mi wszystko wydoją. Ale po co piwo? Po prostu może wystarczy być miłym i tak zagadać, podpytać. Alkohol by pomógł, ale... Jakby na to nie patrzeć, zapewne wolałbym nie używać tego. Pewnie Gabrielu, ty też nie chciałbyś tego używać, ale możemy się zawsze na jakiś autorytet Imperium powołać. Może coś powiedzą. Ale musielibyśmy zadać zbyt ogólne pytanie, aby to miało sens. Nawet nie wiemy, o co pytać. No,
Ja spróbuję normalnie podpytać tak delikatnie, dyskretnie, z wyczuciem. Może coś, czegoś się dowiemy. No, jakby bardzo otwarta i miła była ta panienka. I wszystko nam do tej pory, jak księgę pokazała i opowiedziała o wieży. Może coś tu się dzieje i trzeba im pomóc po prostu. No, powiemy, że coś zauważyliśmy przez przypadek i może poproszą o pomoc. To nie dość, że odkryjemy rzeczy, to jeszcze będą nam winni przysługę. A krasnoludy, z tego co wiem, to jak komuś są winni przysługę, to potem honorowi zwracają ją. No i co? No ja wchodzę jeszcze, ja chcę wejść na sam szczyt, obejrzeć co tam jest i wrócić. Tak mówię. Nic tam nie ma. Ale oglądam widoczek, podziwiam chwilę i dopiero zaczynam schodzić do reszty. Ci nie poszli ze mną. Okay. Więc schodzicie. Chyba trzeba wracać. Schodzicie na dół. Widzicie szefową krasnoludów z rękami założonymi na biodrach. Ewidentnie czeka, aż wyjdziecie. Opierdzieli nas. Pokazuję palcem na Mara. Nie ma takiego zawodu jak problemu rozwiązywać. Zawód może nie, ale styl życia już tak. Jest, tylko inaczej się nazywa. To się nazywa najemnik. Bo zabójca. Ej, jaki zabójca? Byliście tu kogoś zabić? Właściwie to chyba nie. Chyba już za późno. No dobrze. Ale ty jesteś kapłanem Boga Śmierci. No tak. To prawda, nie krasnoludzkiego Boga Śmierci, ale Boga Śmierci. Tak. Zgadza się. Myślę, że w tej sytuacji chciałbym cię prosić o pomoc, gdyż nie ma tu naszego kapłana i bierze cię normalnie za, wiesz, za pas, za ubranie, ci ciągnie ze sobą. I jakoś tak, wiesz, tak mocno siłowo, ale tak, żebyś za nią szedł. No to wzruszam ramionami i idę. Reszta też, ona go prowadzi tam w głąb obozu. Generalnie w kierunku tamtego grobu, który widzieliście z góry. Też się udajecie tam? A, idzie. Tak. Okej. Okay. No to ona idzie prowadzi was za te budyneczki i rzeczywiście ten grób. Jeden z moich ludzi miał wypadek. Wychodzi na to, że w nocy spadł z rusztowania. Nie pracujemy w nocy, no ale nie wiem jak do tego doszło. Gdzie go znaleźliście? No przy wieży. Pochowaliśmy go, ale chciałbym, żeby się pan za niego pomodlił. Bezzwłocznie. I to modlę się, no. Okej. Okay. Rytuały są mi znane w jakikolwiek sposób, nie? Okej, okay, tutaj jesteś gdzieś na 15 minut wyłączony. A czy Gabriel i Mar poszedł, powiedział, że wybaczcie, ale muszę. Za potrzebą? A Holmes i Gabriel coś robią, czy uczestniczą po prostu w tym pogrzebie, nazwijmy to? A ona zwołała wszystkich krasnoludów generalnie. W momencie, kiedy to czekam najpierw i później dopiero tak, jak oni przyjdą. To. Więc ona zwołała tych wszystkich krasnoludów, widzicie ich rzeczywiście. To, co wcześniej zauważyli tak. Mar i Holmes, oni wyglądają jakby byli przemęczeni. Zanim ten cały rytuał się zacznie, to ja Wolfganga biorę na stronę. Słuchaj, czy myślisz, że jest sens gdzieś pomieszkować, kiedy oni tu wszyscy są? No śmiało. Ja muszę tu być, więc to raczej będzie twoja. W twojej gestii. Ale gdzie? No właśnie. Wieża czy obóz? No właśnie o to pytam. Czy myślisz, że jest sens? No wiesz, że próbowaliśmy przeszukać.
Nie, to po obozie może nie będę myszkować. Jeszcze chyba za wcześnie, nie chcemy tracić zaufania. Możesz poszukać czegoś w wieży, może coś, może jakaś magia, albo coś w tym stylu. Czy gdzieś kryje. No, jeśli to była wieża maga. Też byś może pewnie zauważył, nie? Z papierów wynika, że to było obserwatorium. No tak, to pamiętam. Astronomiczne. Z dokumentów tutaj. Tak, i to obserwatorium nie miało nic wspólnego z tym nazwiskiem, które już nie pamiętam, ale się przewinęło w poprzedniej, w tej księdze, tak? A może to nie ta wieża? No, faktycznie, ale coś się wydarzyło. Nie chcę mi się wierzyć, że spadł z rusztowania w nocy. No wiesz, nawet ten młodzik wygląda na dość dojrzałego i ogarniętego krasnoludów, którzy są przemawczali, może rzeczywiście coś tam, więc... Więc okej, okay. Oni się zebrali wszyscy i będą odprawiać tą ceremonię pogrzebową. A ty, Gabrielu, będziesz coś robił w tym czasie? No nie, ja chyba zostanę tutaj. Okej, okay, czy uczestniczycie wszyscy w tej ceremonii, tak? Mhm. Marsie będzie przyglądał gdzieś z boku. A ja idę najpierw za potrzebą, a później dołączam do ceremonii. Ale idziesz za potrzebą, czy chcesz coś... Aha, okej, okay, dobra. No to odprawiasz tam piękną ceremonię, starasz się. Wiesz co, rzuć sobie na modlitwę. Znaczy, jeśli nie, tamte rzuty nie wchodziły, to... Znaczy, powiem ci tak, jeśli nie walniesz krytyka, to wyszło ci wszystko spokojnie. Tylko, że jeżeli, właśnie chciałeś powiedzieć, jeżeli ci wyjdzie, to ogarnąłeś to tak, że wiadomo, nie jesteś krasnoludem, ale pewnie studiując teologię czy coś, też uczyłeś się innych wiarach i starałeś się zrobić to tak, żeby jak najbardziej to było w ich stylu, nie? Czyli odnosiłeś się też nie tylko do mora, ale też do przodków, bo u krasnoludów przodkowie są najważniejsi, więc zrobiłeś to tak zgrabnie, że prawie to wyglądało jak, gdyby to był jakiś krasnoludzki kapłan, można by powiedzieć, że byłby to pogrzeb, nie wiem, dwuwyznaniowy albo coś takiego, nie? Więc bardzo zgrabnie to ułożyłeś. Paru krasnoludów uroniło łzę, no i ta mówi, dobra. Jak już się rozrzeszli, wrócili do swoich zadań. Dobra. Czyli jesteście najemnikami, tak? Można tak powiedzieć. Ktoś was najął, żebyście tu przyjechali? Nie, sprowadzono nas, trochę inna sprawa, ale to bardziej intuicja. Przepowiednia. Tak generalnie to kiepsko idzie nam ten cały najemniczy żywot, bo jeszcze chyba na tym wszystkim nie zarobiliśmy ani grosza. Jak jesteś najemnikiem, mówisz, i nawet sobie kolczyki dzieciaku nie kupiłeś, ona mówi, to chyba rzeczywiście nie idzie wam najlepiej. Nie no, kolczuga jest obrzydliwym rzeczą, przecież to jak się chodzi, to całe chrzęści, szeleści, dzwoni, równie dobrze można by z organami chodzić. A słyszysz, że obok ciebie ten jaszeleszcze, nie? No właśnie, tak. O tym mówię. O. Niech wrogowie wiedzą, że ich śmierć się zbliża. Ale nie o tym. Dokładnie. Chciałem z wami porozmawiać. Napijmy się czegoś mocniejszego. Siądźcie tam, pokazuję wam przy tym ognisku, gdzie siedzieliście, gdzie piliście te dość lajtowe dryneczki. Przynosi takie mniejsze kubeczki, przynosi jakiś taki mętny płyn, przeźroczysty, ale mętny. Rozlewa wam. Wasze zdrowie. Łyka. Wszyscy łykacie? O, jest ma paskudnie mocne, to co wam podała. Po jednym się wiadomo, co musi nie trwać. Krasnoludów teraz jest druga część mszy. Tak, można tak powiedzieć. Słuchajcie. A ile kosztujecie? Stać was. Stać nas, to dobrze. Bo wiecie, od samego początku nam tu źle idzie. Znaczy, mówię źle idzie, nie mam na myśli, że moje krasnoludy są niekompetentne, bo to
bo to bardzo nietępe ludzie, bez obrazy, ale naprawdę fachowcy. A od samego początku nam źle idzie, no nie wiem. Jakieś głupie kontuzje, jakieś ktoś się uderzył i coś go bolało. Komuś młotek z ręki wypadł i uderzył kogoś innego, no. Raczej, no, jesteśmy większymi fachowcami, żeby takie rzeczy się wydarzały. Ale tak czy inaczej kontynuujemy pracę, bo mamy kontrakty podpisane, a... No, a poza tymi rzeczami wydarzyło się parę innych. Co na przykład? Pokazuje w kierunku grobu. To chyba rozumiecie. Rozlewa kolejną kolejkę, pije. Poza tym jeszcze dwóch robotników zaginęło. Jeden 3 dni temu. W zasadzie codziennie się coś dzieje. 3 dni temu zaginął jeden robotnik. 2 dni temu pokazuje na grób. I dzisiaj w nocy znowu ktoś zaginął. Już nawet zabroniłam. My spaliśmy wszyscy w wspólnej izbie, ale grunt poszedł do... Bo padało wczoraj. I grunt poszedł do... Nie jakoś bardzo taka mrzawka, że nie dało się ogniska rozpalić. I grunt poszedł do wieży tam rozpalić ognisko, bo gulasz chciał zrobić. I też zniknął. Ale do tego mamy okropne opóźnienie z tego. I wszystko dzieje się w nocy. No tak. Tak, w nocy. Jak się zastanawiasz, tak w nocy. A jakieś... No. Te deski to wykładliście tu? W tej wieży? Na podłodze? Bo mają deski tu zdjąć. Bo może tam jakiś grobowiec jest. Pod tymi deskami. Albo piwnica. Albo korytarz. I jakiś duch was niepokoi. Kapłan Mora musi odprawić specjalny rytuał. Dron mówił, że to na pewno jest zbudowana wieża na elfim cmentarzysku. To miałoby sens. To wszystko wina elfów. Elfie cmentarzysku, to miałoby sens. Gdzie ten włas? Gdzie to wejście było? Jaki włas? Jakie wejście? Pod tymi deskami. Nie było żadnego włazu, ani żadnego wejścia. Nie zrobiliśmy nic. Wyczyściliśmy, wycyklinowaliśmy. Dobrze. Wycyklinowaliśmy tamte. Wy jesteście graskoluby. Budowniczy. To pewnie wiecie, gdzie może być zejście do piwnic. Może jakieś ukryte zejście. Ale to nie wygląda, jakby było podpiwniczone. Nie, jak chcesz coś schować, to raczej nie wygląda, jakby była skrytka gdzieś, nie? No i jakbyś ty takie budowała, to w którym miejscu to wejście by było? No nie, no podpiwniczone chyba nie jest. Ale gdzie bym zbudowała coś takiego? Jakbym chciała coś ukryć, to bym to zrobiła pod ziemią, tak? A tutaj pokazuję na to, no to... Nie wiem, ja myślę, że jest to zbudowane w ten sposób po to, żeby jakby rzeka wystąpiła, bo jest dość niedaleko, a czasami jak opady są dość mocne, to... Ale jesteśmy na wzgórzu. To rzeka może wystąpić, no. Aż tak? No przecież wzgórze to ten, to musiałby... To może to zbudował, żeby lepiej było widać. Nie, no, jest nasz największy problem w tym momencie. Coś tu się złego dzieje. Ale może... Zmrok, jakbyście nie zauważyli. To... Lepiej się przygotować. Ja bym jeszcze chciał skorzystać i przebadać okolice. Zanim się całkiem ściemni i stracę resztki światła słonecznego. Ta ścieżka. To na pewno warto by było sprawdzić. Ta kamienna ścieżka dokąd prowadzi? Do wieży.
No to wiesz, a drugi koniec? Może przejdźmy się. Okej. Okay. No to... To może wy się przejdziecie, a ja zerknę tutaj naokoło. Czy nie ma jakichś śladów, jakichś czegoś może? Póki jest słońce, no bo jak zajdzie, to nic się nie zauważy, a takie rzeczy mogą zadeptać w każdej chwili. No przecież muszą gdzieś chodzić, się odlać i tak dalej. No to ty poszukaj, kto ze mną pójdzie zobaczyć, dokąd ta ścieżka. Nikt nie chce zrobić. Czy ja bym chyba bardziej tych krasnoludów trochę popytał, czy coś widzieli dziwnego, czy... No, ale krasnoludów możemy popytać po zmroku. Będą przecież tutaj cały czas, a... No, to idę z Marem. Okay. Wolę po lasach chodzić niż po ścieżkach. Ty, Gabriel, co robisz? A, idę do tego lasu. Czyli z nimi, nie z Holmesem, czy z Holmesem? Z Holmesem. Dobra, no to idziecie, najpierw Gabriel i Holmes. Idziecie, ciężko jest dojrzeć tą ścieżkę, znaczy jak złapaliście już, no to jakoś tamten, bo to dobrych parę lat pewnie nikt jej nie dbało o to, żeby nie zarosła czy coś, ale ewidentnie idzie w kierunku rzeki, którą żeście przypłynęli. No i tak się doprowadza do samej tej zatoczki, do której wpłynęła łódź. Nie ma zaułek. Nie ma tutaj nic ciekawego. No a nie muszę dodawać, że Gabrielu przeczucie, że coś tu jest nie tak, minęło, gdy dotrzedłeś od wieży. Podobnie ty, Wolfgangu, gdy dotrzedłeś od wieży, to twoje przeczucie minęło? Czego szukacie w tym lesie? Rozglądamy się w lewo, w prawo. Patrzymy, czy rozgałęzienie jest jakieś... To już my chyba bardziej. To oni. Wyszliście drogą. To tak, śladów innych niż podkute krasnoludzkie buty. Co więcej, jakiś złamanych gałęzi, czy coś przychodziło tędy? Czegoś, co nie pasuje, nie? Do normalnego lasu. Nawet nie musisz rzucać na polowanie, nie. Nic nie ten. Nic tu nie znajdujecie. A jakieś ścieżki, które prowadzą poza tą, którą poszedł Holmes i Gabriel? Jest ścieżka, jest jakaś ścieżka i to taka znaczy ścieżka, ale widać, że niedawno jakieś ciężkie wozy tędy, znaczy takie wózki, takie taczki tędy przejeżdżały coś, ale pewnie to ścieżka do drogi, bo wzdłuż rzeki gdzieś powinna być droga, więc pewnie gdzieś tam jest ta ścieżka. Może sprzęt po prostu, jakiś sprzęt tam przenosi. Po tym nie znajdujecie nic ciekawego. No, czyli to wszystko ma wspólnego coś z wieżą, a nie z tym, co się dzieje dookoła. Tak mi się wydaje, no bo skoro tu wszystko gitara gra i nic się złego nie dzieje, no to ta wieża jest jakaś podejrzana. No nie wiadomo, czy coś z lasu nie przychodzi, przylatuje. Nie, panie, sprawdziliśmy, to może być nawet smok, tak? Po cichu sobie zleci. W nocy. Hap. Z rusztowania aż spadł krasnolud, jak zobaczył. No co myślisz, że z ziemi to by spadł, jakby zobaczył? Może to coś było w wieży, jego zepchnęło po prostu. Popchnęło jak tam. Jak zobaczył to coś, czy ten. Mi się wydaje, że to trzeba wieżę w nocy przyobserwować. Tu coś jest nie halo. Najlepiej to by było do tej wieży wejść w nocy i tam przysiedzieć. Przynajmniej na głowę nie będzie padało, jakby deszczu. No przecież, no to też, ale no i też co złego może się, co tam może być takiego, że no z demonami już się zdarzyło nam walczyć. Najwyżej umrzemy. Z tobą u boku to nawet śmierć będzie pewnie fajna, znaczy fajna, no jakaś lepsza przepustka czy coś, VIP, nie wiem. Nie? Szkoda, że złe błogosławieństwo wykupiłem. Jakbym miał lepsze błogosławieństwo, to najpierw się pomodlił nad nami, żeby nie można nas było wstrzecić. No nie wiem, wydaje mi się, że tam... Mniejsza, wracajmy do obozu. No tak, nie ma co mi trężyć. Czasu zresztą słońce już zachodzi.
O, jest gdzieś po godzinie 18, wracacie jedni ludzie do obozu. Każdy z was po minach towarzyszy widzi, że ewidentnie nic nie znaleźli. Panowie, bo tak wpadliśmy na pomysł z tutaj, żeby spędzić noc w tej wieży. No bo wszystko, co złe i wszystko, co tu się niedobrego dzieje, to ma wspólnego z nią, jak tak jak rozumiem na razie. Jakiś przechodzący krasnolud usłyszał to i mówi: nie, panie, lepiej nie do, po zmroku do wieży nie, bo to wieża jest na elfim cmentarzysku zbudowana. No tak, no i cmentarze. Odprawimy wtedy te duchy elfów. Mamy czarodzieja Mora. Znaczy, kapłana Mora. Ale to nie są ludzkie duchy, to są duchy elfów, panie. No ale to co, to ich nie odprawi? Tak patrzę z pytaniem na... Tu trzeba większą tacę. Tu darmo nie pójdzie. I tak powstała religia chrześcijańska w Warhammerze. No co, większa taca? Jak odprawiałem ten rytuał, mogłem najpierw z tacą przejść. Jak mamy tam spać w tej wieży, pilnować tej wieży w nocy, to póki jasno zdrzemnimy się, żeby później nie być śpiąc. Warto by było odpocząć. No i może też nie trzeba... Może coś w tej księdze jeszcze. No i też wystarczy, że dwóch, przecież nie będzie spało jednocześnie, a dwóch wtedy może odpoczywać, tylko tak w gotowości. To lepsze to niż nie przyspanie całej nocy przecież. No, ale w dzień jeszcze się prześpimy, bo i tak nie ma co tu do roboty już. No trzeba na statek będzie czekać, jak nic nie znajdziemy, nic nie zrobimy. No, albo przejść się starym, tradycyjnym sposobem. Też można. Piechotą. Można. Można też i tak. To co, no ja myślę, że przygotowujemy teraz, zaczynamy przygotować jakieś posłania w wieży takie proste. I ja myślę, że warty wystawimy dwójkami. Taka będzie moja propozycja, żeby jednak trochę tego snu złapać, bo może z barki w miarę odpoczęci jesteśmy, ale jak tak przyszłoby do walki, na przykład w czasie dnia czy coś potem, to kaszana będzie. No dobrze. Warty co 2 godziny. Ja myślę, że nie, że ale dwójkami, żeby się pilnować też, żeby nie zasnąć. Dwójkami, ale co 2-3 godziny, nie? No. Więcej wart. Więcej wart ogarniecie? Mhm. Palenisko, mamy źródło światła. Tak, jest. Jest źródło światła, jest palenisko. No, to żeby nam było fajnie, jasno, przyjemnie, ciepło. Warto by było tutaj rozpalić. Jak wieczorem przygotowujecie się do wejścia do wieży, to macie wrażenie, że krasnoludy to się tak przygotowują, jakby was właśnie mieli żegnać. Znaczy, no jeszcze im zwracam uwagę, żeby się trzymali wszyscy razem. I że tak, nawet jak odchodzą, to żeby odchodzili we dwóch, nie? Na stronę. Przeżywać. Oni po prostu mają nadzieję, że nie będą musieli płacić najemnikom. Ale też mają nadzieję na rozwiązanie problemu, więc... Mają nadzieję, że się wymordujecie z duchami elfów, które tu śpią. No, te pejsy nie zwiastują tutaj dużej zapłaty. Na razie to wy macie pejsy, także wiesz. No, ja jestem bardzo altruistycznym człowiekiem. Dla siebie samego. Okej. Okay. Więc wchodzicie. No posłania tutaj są, więc nie trzeba było specjalnie niczego przygotowywać. Wieża jest solidna, chroni przed wiatrem. Jak zapaliliście w kominku, to rzeczywiście zrobiło się ciepło i przyjemnie. Może nie, w sumie z lata nawet nie musicie palić w kominku, bo jest miło i przyjemnie. Nie no, musi być zapalone, żebyśmy coś widzieli. Aha, okej, okay, no to jasne. I zacznijmy od tego, że powiedzcie mi, w jakich składach będziecie, bo mówiliście, że po dwóch. To z kim? Ja z Holmesem pewnie i Mar z Gabrielem. Nie, żeby to miało jakieś większe znaczenie. No, to nie ma znaczenia. Żadnego. Nie ma to żadnego znaczenia, no więc... I jak to pierwszy wartuje? Możemy my,
potem oni, potem znowu my, potem oni. 4 godziny, to daje 4-8 godzin spania, tak? Okej. Okay. To poproszę od każdego test odporności, tak? Czy was w sensie wiecie, czy was nie zmoży? Oraz od tych, którzy stoją pierwsi, poproszę test na percepcję minus 20. Od tych, co stoją jako drudzy, test na percepcję pełną. To jako pierwszy. To my jesteśmy pierwsi chyba. A ja jako pierwszy, czy drugi? Stoisz obok Wolfganga, więc stoisz z nim. Odporność na 0 miała być, bo już... Czyli? Na plus 20. Na plus 20 nie będzie. A no percepcja. To... Pierwsza ekipa minus 10, druga ekipa na normalną. A ja jestem pierwszy czy drugi? A ja już się pogubiłem. Gabriel, ja i Gabriel rzucamy z minus 10 percepcję. Aha, dobra. A wy z normalnie. Ale mi weszła percepcja jak coś. Percepcja na minus 10. To widzicie? Może i spałem, ale wszystko słyszałem. Nie, to nie jest to, że zaspałeś, bo kolega cię pilnuje, tylko po prostu jesteś wycieńczony, nie? Po prostu dostaniesz jeden stan zmęczenia. I odporność na 0. A tu tak? Są takie fajne te łóżeczka. Możesz spać. Możesz olać kolegów i spać. Nie ma nic. No. Co mi tam po zmęczeniu już? Nie w takim stanie. Okej, czy z pierwszej ekipy komuś się udała percepcja? Tak. Nie chcę mi się tego wartować. Tak, mi się udała. Siedzisz tak już, wiesz, już nie masz o czym rozmawiać z Holmesem. Tak siedzisz. Z Gabrielem. Tak. Przepraszam, z Gabrielem. Z Gabrielem nie masz o czym rozmawiać. Coś taki. Słodkawy zapach. Wyglądasz przed okno, ale krasnoludy już śpią, raczej nic nie gotują. Czujesz to? Tak mówię, Gabriela się zwracam. Nie, zupełnie nic nie czuję. No taki zapach jakiś dziwny. Próbuję sobie skojarzyć z czym to. Czy to pachnie tak jak to, co dała nam ta krasnoludka do picia? Czy to owocowe coś? Czy to nie, jest taki słodki zapach zgnilizny, czy to jest słodki zapach kwiatów? A raczej zgnilizny, ale jest zbyt mało intensywny, żeby go czuć. No jest taki jakby zgnilizną zajeżdżało. Czy jestem w stanie namierzyć to miejsce, z którego on dochodzi mniej więcej, czy on po prostu jest wszędzie? Czy go tu przywiało, czy... Jest zbyt mało intensywne, żebyś mógł go namierzyć w tej chwili, gdzie on jest. Coś tu jest nie tak. Bardzo niespokojnie siadam z powrotem na miejsce, się nic się nie ten, no bo to tylko zapach, ale... Ręka mam na broni i cały czas jest poddenerwowany lekko. Poza tym wasza szychta zmienia spokojnie. Ja tylko wspominam, jak się zmieniamy wartami chłopakom, że taki jakiś dziwny zapach się w powietrzu unosił. Jakby zgnilizny taki słodkawy. Uważajcie, coś tu jest nie tak, ale jak się pojawił, to nic się z niego nie stało. Okay. Wam w tej drugiej ekipie się komuś udał test percepcji? Mi się udał, dwa sukcesy. No to też to czuł. To ty nawet chyba z dworu gdzieś poniżej was. Tak jakby. Jak stoisz wyprostowany, to tego nie czujesz, nie? Ale jak się położyłeś na chwilę, to był ten zapach. To był ten zapach wyczuwalny. Ale po tym nic się nie dzieje. Następna zmiana. Znów się nic nie działo. Wasza zmiana. W sensie ten drugi rzut jak najbardziej minął spokojnie. I zaczyna się czwarta zmiana. Już gdzieś tam zaczyna być szarówka i tutaj wartuje Gabriel z Marem, tak? Nie. Czwartą zmianę jest znowu Wolfgang i Holmes. Dobra. No to rzućcie sobie na percepcję na 0, Wolfgang plus 10. I to nic nie wejdzie.
No, bo jeszcze mam przecież modyfikator, no jakby... Czemu nie? Dobra, minus 10 plus 10, czyli na 0. No i tak właśnie, ulepszenia Marka, gdy konspirują, co się właśnie będzie działo. Co popsułem? Ach, ale to utworzyłeś walkę, to i tak nic nie zmienia. To już samo w tamtej zakładce też to jest. Aha, masz minus. Koledzy. Masz minus. To dobrze, będę naparzać. Zauważyliście? Zapewne to zauważyliście. W tym momencie, że... A, nie, nie ten, ten. Tutaj się coś... Jakby coś... Jak Holmes, ty to usłyszałeś, bo... znaczy, może tak, oboje usłyszeliście, że coś skrzypnęło, a ty, Holmes, widzisz, że ta ściana się jakby lekko odchyliła, przesunęła. W sensie cień pada na nią inaczej, w inny sposób. Która? Ta tutaj. Dobra. Jak zjedziesz w dół, to przez chwilę to wyglądało inaczej. Podchodzę do tych, co śpią, kopię ich w nogi, żeby wstawali. No więc budzi was Holmes. Bez słowa tylko się rozglądam. Coś z tą ścianą nie tak. Maro od razu się lekko uchyliła, albo tak światło pada. Maro zrywa się na nogi, wyciąga swoją broń i... I patrzę na to miejsce, które wspomniał Holmes. No, wyciągam broń i ruszam w tamtym kierunku powoli. To ruszaj. To ruszam. Widzisz, że... Ja też idę. Ja też tu gdzieś stoję. A Gabriel nie. Okej. Okay. Po chwili to, co widzieliście, się zamknęło, to przejście. Te ściany wróciły do, tak jakby się zasunęła z powrotem. I prosiłbym, żeby Mar wykonał test na percepcję na zero. O kurwa. Okay. Ja przerzucam. Mrocznym paktem? O ty! Okej, miało nie być... Źle sobie kliknąłem, a sobie przeklikam to, żeby było ze szczęścia. No, bo tak, pan zmian tak nie ten. Czemu? Czemu? Misklik. Jak coś, to było szczęściem. Nic się nie stało. No tak, gość. Okej. Okay. Chciałbym się pomodlić. Mam to. Ale ja zacząłem walkę. A, dobra. Ale ja zacząłem walkę, trzeba było mówić wcześniej. No dobra, pomodlę się w walce, no nic się nie stanie z mojego. Najwyżej nie będę pierwszy. To ja mówię, poczekajcie, ja się pomodlę, a wy idźcie jak coś. No dobrze, nie ma, nie... ścikać nie zechciał. Jest... nie wasza kolej? Co to? Ale fajne. Wiesz, stałeś Mar z tyłu i nagle coś cię chce uderzyć. Widziałeś, że coś lgnęło? Dawaj. Okej, okay, wyfechtowałeś. W ostatnim chwili zauważyłeś to coś i możesz mu się odgryźć. To jest coś... Czyli mogę atakować, tak? Tak. To jest coś brzydkiego,
Jest to coś, no właśnie nie wiem czemu, nie przerażającego, ale nie jest przerażające. Ale wygląda paskudnie, wygląda jakby to kiedyś żyło, a teraz wstało i chciało was skrzywdzić. Znowu nie umarli. Gin masz, Karo. Obrzydliwy jesteś. Okej, okay, on się broni. Bo mogę jednak to odpędzenie nie umarły wziąć. Okay. Ciachnąłeś go. Holmes. Atak. Za mało miejsca na szarży, ale masz bonus za dwóch na jednego. No? Czyli tak. Jego klikam, ta? Z altem go klikasz albo dwa razy. A, z altem. Dwa razy coś nie działa. Alt działa. Jest zaznaczona. Dobra. Walka. Broń ręczna. Przewaga, tak? Plus 10, czy co? Plus 10 za samo nalicza. Samo nalicza? Właśnie nie zobacz, czy masz po prostu bonus przy rzucie. Jak go masz zaznaczonego. Nie ma nic. No to wpisz plus 10. Przewaga. Jeszcze zdaje. Nie. Przewaga jest jedna, czyli tobie weszło o jeden dokładnie. Tak, bo słuchajcie, jakoś z czegoś to wzięła. Nie, bo tam 10 przewag po prostu dodał zamiast 10 w przewagach zamiast 10 w bonusie. A, dobra, czyli jeden. Ile masz umiejętności broni ręcznej? Dobra, pięknie, to lubię. Wykorzystasz punkt szczęścia, czy coś robisz z tym? Punkt szczęścia. No to dawaj. Okej. Okay. A dobra, ale nie zaznaczyłeś go za drugim razem. To zaznaczyć? On ma plus 3. Nie, nieważne. On ma plus 3, ty masz plus 1, więc nic mu nie zrobiłeś. Wyfektował twój cios. Gabrielu, co robisz? Uciekasz? Nie no, jak nie kazałeś rzucać na strach, to co ja będę uciekać? Powiem ci, też się zaskoczyłem, ale patrzę, że on nie ma ani Fira, ani Terroru, ani nic, więc... Może mieć, no, tylko to są nieprzetłumaczone tokeny, więc nic... Ale po angielsku nie ma. Ma ugryzienie, ma głód, ma night vision i... Dziwne. No i coś tam jeszcze, ale nie ma. Nie ma strachu. Dziwne, tak. No to co? To nie to, że rany ropieją od niego, nie? To szarżujemy na niego, jeżeli mogę, a jak nie mogę, to po prostu rąbiemy go mieczem. Nie możesz. Możesz podejść nikt. Czy tutaj jakieś modyfikatory coś wchodzą tak, w grę? Tak, macie trzech na jednego, nie? Czyli to jest 20. Macie jedną przewagę, jeśli ktoś korzysta z przewag. Okej. No, rozciąłeś go swoim mieczem. Widać, że brzydko na ciebie spojrzał. No, on nie krwawi, więc ciężko powiedzieć, czy jaki jest jego stan. Wolfgangu. To po to twój Bóg cię tu zesłał na tą ziemię. Atakuję, no. Co mam robić? Później się pomodlę. Jak już zdechnie. Ile mamy? Plus 30 już teraz? Jak 4 na jednego? Plus 30 to jest maksymalne, nie? Chyba. No to dobra, to i tak mam 20, bo mam minus 10. Okej. Okay. A to chciałem tak. O!
No cóż, on jest powalony, możesz krytyka rzucić. Czy ja muszę? Cyk, krytyki. Musisz. No, mogę. Ty musisz. A dobra, ja muszę. Okej. Okay. Nie wiem, czy zombiak powinien dostać krwawienie swoją drogą, ale... Też jest... Nie, są jakieś cechy, które... Bo to nie jest zombiak, tylko ghoul. Aha, no okej. Okay. Dobra. No, ale okej. Okay. On będzie... On będzie... W ogóle się czasem nie ten, nie regenerują jakoś? Nie. 10, uruchomimy wtedy. No dobra, walczy, bo jak zacznie uciekać, dostaję od każdego z was cios w plecy, to nie ma sensu. Poczekaj, muszę zedytować, bo on jest obalony i to nie będzie miał tyle. No, dawaj, Wolfgangu. Nie, on leżąc nie. Na ziemi chciał ci dziabnąć tym swoim. Przy obronie chyba tego nie ma, nie? Czego? Bonusu. Zmęczenie? Nie, nie ma. Znaczy zmęczenie jest, ale nie ma chyba tego do walki, to już jest normalnie chyba. No i to mniejsze. Okej, okay, wybroniłeś się przed nim, Mar. Próbuję to dobić obrzydliwą bestię. Mam plus 30, tak? Tak. Przewagi. W przewagach to wpiszę, nie? Jako 3. Chyba zadziała. Co wy robicie mojemu gulomi barbarzyńcy? Nie za dużo ci tak? Weszło? Masz 80 broni? Nie, za dużo weszło, no. Ale mam, no to i tak ale chyba... mam 7, mam setkę powinienem mieć. Nie wiem czemu tak. Dobra, mało ważne. Chyba i tak ginie. Niekoniecznie. Może ma 9 życia, jak kot. Nie no, dalej. Będę jak Marek, powiem, że stoi, dopóki nie otrzyma 4 krytyków, to będzie walczył z wami. Holmesie. Okej. Okay. Uczę się od Marka, czyli uczę się od najlepszych. Dobra, alt. Zero taryfy ulgowej. Alt. Znaczy już masz go chyba zaznaczonego. Walka. I przewagi, cztery mamy? Przewag nie dodajemy. Za 4 przewagi możesz na przykład wykonać dodatkowy atak. A bonus? Bonus masz plus 30. Dobra. 3 na jednego. Łeb dostał. Krytyk w głowę. Kolejny. Dobra. On ma już tyle tych krwawi tego wszystkiego, że... Wygląda jak Cezar po tym, po przewrocie. Ty Brutusie przeciwko mnie. Walka się skończyła. Ale bydle. Leży wielki ghoul przed wami. Ty zapewne, nasz Wolfgangu, wiesz, że to jest ghoul. Zresztą ty i Holmes chyba spotkaliście... Nie no, w sumie wszyscy poza Gabrielem spotkaliście się w Rugelhofen z takimi istotami. No, jednego rodzaju... takiego przyzwałem. A tego nie pamiętam. A to może i lepiej. Więc... Co, ale masz kara. To już jest martwe? Tak patrzę na Wolfganga. To już było dawno martwe. A teraz jest martwe? Czy zaraz znowu wstanie
po coś. Tak kopię go. Nie, no chyba już nie wstanie. Może łeb tak profilaktycznie odrąbiemy. Nie zaszkodzi. Okej, widzicie, że w ręku trzymał, walczył was taką... taką jakąś szablą, jakimś takim zakrzywionym mieczem, pałaszem. Ciężko wam powiedzieć, co to jest, bo z racji czasu średnio ocenić, co to jest w tej chwili. Ale co najważniejsze, na jego szyi wisi klucz. Klucz, który chyba bardziej ma jakąś symboliczną znaczenie niż mechaniczne, co oczywiście Mar ocenił, gdyż klucz jest zakończony tutaj, z jednej strony jest jak typowy klucz, jest zaokrąglony, żeby zawiesić na sznurku, jak którym on wisi. Jest to długie, co się wkłada w dziurki, a na końcu jest pentagram. Choć oczywiście nazwali to tutaj gwiazdą pięcioramienną jakąś tam, ale pentagram. Myślę, że jak wam zobrazuję tam to pentagram będzie. Martak bierze swój miecz i tak zaczyna mu to ściągać z szyi, żeby broń Boże go nie dotknąć, więc robi to swoją bronią, ten sznurek. No. Ten sznur. Okay. Klucz już mamy, teraz dziurkę. Nie chcesz ograbić? Myślę, że to może się przydać do czegoś. A skąd to wylazło? Kto to wziął? Tej ściany. Ja ten klucz mam na mieczu tak zawieszony przed ich oczami, okay. Ale nie dotykam tego, nie cholery. Jeszcze zmienię się w takie coś. O nie, nie, nie. Głupich nie ma. Tak na szybko czuć od tego magię? Od tego klucza? Tak, czuć, nie musisz rzucać. Podchodzisz, Holmes, zlita ściana. Sprawdzałeś to nawet dzisiaj. No podejdź z tym czajem. Poczekajcie sekundę. Próbuję pomazać kamienie naciskową. Szukam dziurki od klucza. Może z tym trzeba podejść. Idę z tym kluczem zawieszonym na mieczu, podchodzę do tej ściany. Normalnie jakbyś czytał ten scenariusz. Momencie, nie, to w ogóle nie był ten podejrzany. Gdy podchodzisz do ściany, zejście się otwiera i jest taka cienka, jest taka, jakby to powiedzieć, taka rura, dookoła której są schodki, żeby zejść. Coś takiego jak, wiesz, przejście dla służby, czy coś takiego, są schody i są schody. Przejdźcie po tym, może jest więcej takich przejść dookoła. Znaczy, nie chodzi z tym jakoś za wygodnie, ni cholery tego klucza nie dotknę. Jak chcesz sobie z nim łazić więcej, to jakby zapraszam. Masz na mieczu. Jeszcze mi przesiąknie tą jakąś zarazą i ten, i co wtedy? Będę musiał nowy kupić. To jest matę można. A nie, tak będzie dydnać. Ja go nie dotknę. Jakby... widzicie zresztą, że Mar trzyma go, wiecie, na wyciągniętej na maksa dłoni, na ręce, żeby przypadkiem to jakby nawet nie musnęło jego skóry. Dobra, w międzyczasie chciałbym się pomodlić trochę. Proszę cię bardzo. A ty, Mar, obchodzisz całe pomieszczenie, tak? Tak, z tym mieczem na wyprostowanej ręce i... O, fajnie, że celujesz. Znaczy, ja wyczuwam jakąś magię wokół tego... O, przerzucam. Tego klucza? Klucz jest magiczny, już to mówiłem Wolfgangowi, bo je to czujecie. Klucz jest magiczny, no i czujesz ulatującą magię z tej istoty. Modlitwa się nie udała chyba, Dwa razy mi się nie udało. Obszedłeś całe pomieszczenie, nic się nie stało. Tak, dla świętego spokoju, żeby to tu nie szalało, Holmesie, mogłeś mu odrąbać łeb? Rzućmy do góry. Ja mam lepszy sposób, rzućmy go do góry. Ja już zacząłem kroić go. Ja mam taką fobię, wiecie, z martwych wstającymi przeciwnikami trochę, tak, przepraszam, ale wiecie, no. To co, idziemy pozwiedzać jakieś katakumby? Tak patrzę w dół w to przejście. Wskazuję ręką, proszę bardzo. To może jakąś pochodnię albo lampę na szybko. To masz jakiś kawałek, skleć jakąś pochodnię, masz ogień, żagiel sobie zrobisz. No, robię sobie jakąś taką prostą pochodnię i odpalam od ogniska.
Czemu ty tu nie widzisz? A, bo nie masz światła. Mam światło. Nosisz je sobie. Jak je sobie przypisać? O. Nie przypisałem. Dzięki. Wy schodzicie za nim? A nie łazić na razie, dopóki nie ustalę, czy wszyscy przed. Jasne. Jasne. Wszyscy przodą na dół? Tak, no idziemy. Tylko wrzuć tą głowę do ogniska. Chciałem, że głowę z wami mam przenieść. Jeszcze wyjdzie i co będzie. Okej, nim zaczniecie łazić i otwierać wszystkie drzwi, w momencie, gdy tu zeszliście, otworzyły się drzwi. Podejrzane to. W momencie, kiedy tu zeszliście. Już możecie chodzić, ale pamiętajcie, żeby nie było płaczu. Tam, gdzie jest wasz token, tam jesteście wy. Poczekaj, a ja wierzę, widzę. Aha, i przepraszam, otwarły się te drzwi i widzicie podwórko. W sensie, to jest wyjście na zewnątrz. I widzicie tutaj te ślady tej dróżki, którą Holmes znalazł. Chodźcie. A, spójrz, stop. Działa. Faktycznie było tam przejście, kurde, sprytne. Nie. Ciekawy dziabąg magiczny, ale chyba nie tam idziemy, nie? To... Rozdzielimy się. Czyli to jest wyjście na zewnątrz? Nie rozdzielajmy się za bardzo, rozejrzyjmy się tu po kolei. Pamiętajcie, że... My przyszliśmy z tego wyjścia, tak? O tego. Nie, wy przyszliście z góry. No to ja sobie tutaj wszedłem. Poczekajcie, pamiętajcie, że światło ma Mar. Potem nie było płaczu. No ja tak powoli chodźmy razem, bo to wiecie, niebezpiecznie. Tak powoli zaczynam tu wchodzić do tego pomieszczenia. To będziemy powoli za tobą wchodzili wszyscy, pewnie. Nie idźcie za mną, żeby coś na mnie nie wyskoczyło. Cholera wie, co tu się szlaje. Jak było tam to paskudztwo stąd wylazło, to... I my co walkę będziemy losować te wpływy? Tak to jest zrobione. Ja przepuszczam jakby, ja tam poganiam nawet przede mną tego Holmesa i całą resztę, żeby wleźli tam przede mną, żebym... Jak ty masz pochodnię, ty świeć. No tak, no ale jak trzymam pochodnię, trzymam ten miecz z tym głupim kluczem, to jak mam się bronić, jak ktoś tam nie wyskoczy, agencie? Mam zajęte obie ręczki. Znaczy w jednej jest miecz, co prawda, ale... A i co, będziesz nas tym kluczem dźgał? Ach, mam dźgać tym kluczem? Proszę cię bardzo, ja mogę. Wchodzę do tego pomieszczenia i no tak... No to teraz już mierzysz normalnie, bo się poruszasz w ramach swoich akcji, bo to coś zobaczyło was wcześniej, więc możesz dojść w ten... Co to jest? Jak to wygląda, co widzę w tym świetle? A czemu ty możesz chodzić w swojej akcji? Coś tu jest lipa, Holmes. Mój stać w miejscu. Nie, on nie może... A ja za nim jeszcze byłem. Gra jest wstrzymana, więc to ty musiałeś chodzić. Nie, on chodził. Była gra, ten Holmes, przesuń swój. Marma inicjatywę, przesuń Holmes swój. Teraz... A bo do tego to trzeba sobie odpowiedni moduł zainstalować na Your Turn. O, teraz jest gra wstrzymana. Coś tam klikałeś. Marku, napisz mi potem jak ten i lecimy według tur. Okej. Okay. Co Mar, jest? Jesteś pierwszy. Widzisz coś, co zareagowało. Ewidentnie, gdy osłoniłeś już to, już okryłeś to już światłem, to coś już szło w twoim kierunku. Jest to podobne do tego, co spotkaliście u góry, ale znacznie mniejsze. To wyciągam, znaczy tak jakby zrzucam ten klucz na podłogę w jednym miejscu, na środku w miarę, i będę... I rzuć na opanowanie. Okej. Opanowanie, hops. Robimy z tym coś? Tak, no przerzucę, mam tych punktów szczęścia, to... aby przerzucę. Oho. Okej. Okay. Dobra, to... Kurwa, tego tu jest więcej! I zaczynam się cofać. Z widoku. Nie ma wcale... Jesteś tak? W pierwszej linii. Możesz spróbować też coś takiego, bo ty teraz kazałeś mu po prostu rzucić na opanowanie, tak? I sam mu nadałeś strach, tak? Tak. Ale bo to są angielskie te, więc ona... A, dobra, czyli skrypt nie zadziała. No. Dobra, no to co robisz? Masz jeszcze...
Znaczy ja się zaczynam cofać powoli. Masz. Teraz nie mogę się ruszyć swoją drogą. To dziwne. Bo jest zatrzymana. Która? A, no tak, bo jest zatrzymana. To dwóch ludzi. To ja mam. To ruszyłeś ja mam... tu, pokonałeś, ruszyłeś. Przepraszam. Ruszyłeś, pokonałeś cztery. Ja no ja się przeraziłem, więc jest krok w tył i stoję w miejscu z tą pochodnią i z tym mieczem, z którego zrzuciłem ten klucz. Zostajesz tu w kącie. Kurwa, tam coś idzie jeszcze, mówię. Wolfgang. To tak, ja ściągam to miecz. Widzisz. Ściągam ten miecz kruka. Mhm. Daję go Holmesowi. Mówię, że ten będzie lepszy. Gdzie te czasy, kiedy trzeba było opanować siłą woli i przedmiot, nim go użyjesz? No, okej. Okay. No to na tym lecisz swoją czarę, bo wyjmujesz broń, przedajesz. Znaczy, no tylko nie. Wiesz, tylko podaję, nie? To od razu rzuć sobie na tego. Od razu rzuć sobie na strach. A mogę, no, już nie mogę modlitwy, nie? Już za dużo akcji. No nie. Spoko. Wyjąłeś broń, podałeś mu... Opanowanie, tak? Tak. Jakieś plusy, że ja się nie boję takich rzeczy? Mój to Bóg zaraz mi nie pozwala. Zaraz zobaczymy, czy się nie boisz. Mój Bóg mi nie pozwala się bać takich rzeczy, mówiłem. Okej. Okay. Gorzałka od krasnoludów nie pomaga? No właśnie. nie pomaga gorzałka od krasnoludów. Okej. Okay. Słyszeliście, że gdzieś jakieś drzwi przesunęły? No i ten ma 8 chodów, dojdzie do was. Ciebie, bo masz światło. Ała. Jedynka. W tym miejscu padasz. Piątka, co tu się dzieje? Coś okay. Mówiłeś? Mistrzu gry. Co tu się dzieje? To tyle epickich rzutów. Więc on cię walnął. Więc on cię walnął łapą w zasadzie. Zauważasz ty i zauważasz Gabriel, bo jesteście najbliżej jego. Że on też ma na szyi taki klucz, tylko że jego klucz jest z gwiazdą sześcioramienną. Tak, gwiazda Dawida, nie? Holmes, rzuć sobie na strach i zobaczymy, co się będzie działo. Na strach, na opanowanie, tak? Tak, tak. Opanowanie. Bonusy? Zero. Pięknie. Robimy coś z tym? Rzucam. Zapewne nie trzeba dawać mocnych przeciwników. Trzeba dać przeciwników, którzy mają strach. Właśnie. Tylko dlaczego gladiator takie niskie opanowanie ma? No twoja postać, nie moja. Inwestuj więcej. Co robisz? Żeby opanowanie przeszło same, to musisz go stracić z widoku. Czyli musisz stanąć pewnie tutaj albo tutaj. No to... I posiedzieć dwie tury. Dwie tury? A jak? Dwie tury. A czy będę nie, miał strach, to mogę walczyć. Dwie tury, czy co turę, Marku, testuje opanowanie? Jak go nie widzi? No, na koniec każdej rundy albo tury, nie pamiętam. Okej, okay. No to generalnie musisz go nie widzieć. Ale nie, na koniec całej rundy. Czyli jak już wszyscy okay. Zrobią ruch, to on, wtedy można wykonać test strachu. Tak. No, cofnąłem się. Bo on to... powinien nawet przypomnieć o tym, jeżeli faktycznie się zaaplikował strach. I... otworzył test wydłużony. Znowu usłyszeliście otwierające się drzwi. Pamiętajcie, że zombie nie mogą biegać. Jak będziemy spierdzielać, to mamy przewagę. I znowu się otworzyły drzwi. Gabrielu, rzuć na opanowanie i zobaczmy, co się będzie działo. Wiesz co, a ja spróbuję sobie kliknąć, pozwolę sobie kliknąć na ten zastosuj strach, zobacz, co się stanie. Przyjmujesz strach potem. No, dostaj strach, czy już się... Nie, dostałem strach, bo mi utworzyło test
wydłużony. Jego nie zdałem. Przerzucę go sobie. Albo i nie. No, same trzęsi dupy w drużynie. I co robisz? Albo to wiesz, obrzydzenie. Kto tutaj obok mnie stoi? Ja. To i Mar. Czy my już jesteśmy związani z walką z tym Ty nie. Zombiekiem? Ty nie. No to na razie nic z tym nie robię, uciekam sobie. Okej, tylko pamiętaj, że to Mar ma... To będę wychodzić z założenia, że jeżeli on mnie nie widzi, to ja jego też nie. Znaczy ja jego nie widzę, to on mnie też nie. Jest jakieś rozwiązanie? No poczekaj, a wiesz co? Ja sobie podplatam może zaklęcie. Okej, no to rzuć. Bo to nie zaszkodzi mi. No, jak już... Będzie się działo. No koniec. Gdzieś otwarły się znowu drzwi. Nowa tura. Czy wyskoczyło wam, że macie rzucić, czy nie? Nie, nie otworzyło się, bo nie się otworzyło. Nie otwiera. Okej. Okay. Ale... Marty, ale jak Margo widzi twarzą twarz nim jest, to chyba nie rzuca, nie? To jest na koniec tury, czyli teoretycznie teraz mógłby rzucić. Okej, okay. To rzuć. To rzuć. Czekaj, bo to jak to jest z tym strachem? Strach, strach. Czekaj, przeskrolujemy to. Miało być tak pięknie. Kiedy można rzucać? Na koniec każdej rundy. Pod koniec każdej rundy, tak? Test można ponowić pod koniec każdej rundy. Póki liczba PS nie jest równa się poziomu strachu. Dobra, ale to nie ma nic wspólnego, że trzeba się schować za tym czy coś. Dobra, czyli no to może... Mark rzucaj na strach. Czyli opanowanie. Tak, tam jest do dwóch, więc musisz mieć dwa sukcesy, żeby... O kurde. Ale to jest wydłużone. Ja spróbuję go przerzucić za punktem szczęścia. Tak. Walka czeka, wyrzucacie punkty szczęścia. O, pięknie, panie. Dobra. I mogę teraz atakować go? Tak, tylko dostajesz jeden punkt zmęczenia, nie? Okej. Okay. Mam gdzieś sobie zaaplikować? Czy... Zaaplikowałem. Okej. Okay. To co? Rąbię to coś, co stoi przeciwko, naprzeciwko mnie. Robimy coś z tym? Chyba mogę przerzucić te kryty, ten pech, czy... Tak, bo przerzucę. Aha, bo to dobra, bo ten... Jak masz punkty szczęścia? Chyba ostatni. Jak nie masz, to masz jeszcze pamiętaj, że mroczne pakty. Przejdź na ciemną stronę mocy. W przeciwieństwie do waszych bogów, w świecie są bohowie, którzy zawsze wysłuchują modlitw. Tak. O, udało się. A tylko atakowałeś, czy się broniłeś? Atakowałem, był zaznaczony. A to nie mogłeś go chyba zaatakować? Jak po tym jak Ale strach sprzedał. Miał dwa sukcesy, zdał. Okej, okay. Bo nie... A to nie miało być pod koniec rundy? Ale nie zrzuciliśmy na koniec rundy, więc robimy na początku. Dobra. Nic to nie zmieni. Zombie wygrał. Potężny zombie. No możesz dobra. Jeszcze przerzucić swój, jak coś przez nie. Punkt korupcji. Nie, dzięki. Ja się zastanawiam, co moi towarzysze, bo... No i co, nie chcę ci zadać obrażeń, czemu tak? Tu, dobra, zadam ci gierę. Ale jak zadał, przecież ja się broniłem. Znaczy, ja atakowałem no teraz. Aha, ja okej, okay, dobra. On bronił. Dobra, przepraszam, no to wszystko jasne. Wolfgangu, nosicielu światła w tych ciężkich czasach, pogromco umarłych, co robisz? Nie się. Rzucasz na opanowanie. Nie muszę, ja jestem opanowany. Ja mam zmęczenie. A, okej, okay, dobra, przepraszam. No to co robisz? No co, no próbuję się pomodlić, może w końcu wyjdzie. Dawaj. Fumble. Nie udało się. Boga tu nie ma. Dobra, już chyba nic nie mogę zrobić w takim razie, nie będę się przesuwał.
Widzisz, że z ciemności wyłania się druga istota, marzy i próbuje cię zranić. Co robisz? Sięga swoimi łapami, jego puste oczy patrzą na ciebie. Robisz coś z tym? Mam jedną No. Okej, czy ja mam jeszcze... Dobra, ostatni punkt szczęścia w sumie, ale... A, to dawaj, to sorry. Nie, dobra. Bo jedno obrażenie... Nie, jeszcze tam widziałem dużo punktów korupcji do wykorzystania. Na fulla. Ja się zastanawiam, gdzie są moi towarzysze w tym momencie bardzo pilnie, nie? Dobra, Mar wygrał. Jezu Chryste, no... Teraz to tylko mroczne potęgi zostają. Ten drugi. I on ma plus 10, bo atakują cię z dwóch. To tylko 5 zombie, nas jest 4, więc... Co są za rzuty w ogóle, ja się pytam. Marek mi dał taką apkę, która powoduje, że zawsze twoje rzuty są poniżej 40. Robimy coś z tym... A nie, dobra, wygrałem. Wygrałem. Holmes, co robisz? Znaczy, nie, rzuć na opanowanie, Holmes, najpierw. Mieliśmy to robić na końcu, a tak będzie prościej. Holmesa nie ma, to przeniesiemy go na koniec tury. No jest już. A już za późno, idzie na koniec tury. Kolejka ci minęła. No cześć. Oh, hello. Teraz ja? Nie. Poniekąd tak. To rzut na opanowanie? Nie, na razie rzucasz. Dobra, rzuć na... Znaczy, rzuć na obronę, bo wyszedł drugi zombiak i cię... Drugi zombiak. A ten... Alt na niego, tak? Nie, jak już się, on cię zaznaczył, to tylko rzuć unik albo bronią, którą parujesz. Kapłanie Mora, proszę no. Zabić tych zombie. Masz ogień. Ogień jest lepszy od wszystkiego. Unik. Tarczę mam, to tarczą. To dawaj tarczę. Walka. Rzut. Okej, okay, nie trafił cię. Gabrielu. Rzucam. Ale to ja też mogę rzucić. W ramach poprzedniej tury. Tak. No nie. Niewiele z tego wyszło. To teraz tak, tam w opisie strachu mówi, że ja nie mogę podejść. No i żadnej akcji agresywnej myślę też wykonać, bo nie możesz oszczeliwać kogoś, kogo się boisz. Znaczy mam karę minus coś tam. Minus 10 chyba tam było. No to masz minus 20. Za każdy poziom. Dobra, no, możesz. Masz minus 20 za to, że... Dopóki... Dobra, Marku, możesz robić z minusem minus 20, bo poziom jest minus 20. Ale zapisuję to i wyżygam ci to dzisiaj wieczorem. Dobrze. Spokojnie, ostatnio przerabiałem właśnie strach i grozę. Zarąbiście działa. O, dzisiaj będzie polowanie na Jabber Smoka wieczorem chyba. Zarąbiście działa. Ale nie, wiesz co, jak mi ty każesz rzucać na minus 20, czy jesteśmy gotowi na jakieś szalone manifestacje chaosu, czy nie? Odpowiem ci, że... Zawsze. Okej, zawsze. Wszyscy nie umarli, umierają. Taką możesz rzucić manifestację, co? Odpowiem ci, że z tej strony coś... coś idzie, coś się zbliża, słyszę. Yeah! Zrobimy coś z tym? Czy tak, zrobimy, bo nie ma dubletu, to żadna frajda z takiej manifestacji. Oj, to szanuję. Udane rzucenie, okej, okay, czyli mogę go zaatakować. Dobra, to zrobiłem to przeciwstawne, możesz to tam... Okej, dostał.
czy dostajemy jakąś przewagę z tego tytułu? Tak, pierwszą. A oni mają. Oni mają też jedną w sumie. Z jeden jeden. Co, ale nie, ja tego nie mogę tutaj dodawać, bo on będzie głupoty liczyć. To trzeba pamiętać, bo nie włączyłeś sobie tego. Nie włączyłem. Naiwnie liczyłem, że ty to zrobisz. Tam jakieś. Jakaś legenda się. Włączałem. Okej. Okay. Że sepuku będziesz musiał popełnić. Holm się! Stół jest twój. Rzuć sobie najpierw na opanowanie, tak? Na opanowanie na zero. To tam i tak masz minus, więc. Jest. No to tylko jeden. To będę go atakował. Aha, nie, to masz jeden sukces, to jeszcze ci jednego brakuje. Masz punkt szczęścia, to sobie dodaj jeden punkt szczęścia. Jak wydasz punkt szczęścia, to ci spadnie strach. No to wydaję. Okej, okay, to ci spada. Fik. A ja ci odejmę ten punkt szczęścia. Dobra, i możesz go atakować. Atakujesz tym mieczem moim? Tak, odjąłem. Dobra. To atak. Z oznaczam altem. Nie pamiętam, co ten twój mecz dawał. Przeciwko umarłym działał jako ten, jako broń druzgocząca. Modyfikator minus 10 jest? Tak, jesteś zmęczony. Po strachu, jak ci sprzejdzie strach, to skupuje ci zmęczenie. A nie, otoczyliśmy. A nie, sam jestem tu. Jesteś sam. Nie narzekaj, nie narzekaj, dobra? Nawet to, że jesteś. No. Mark też jest sam. Nie, no ja mam towarzystwo. Ty jesteś sam. Okej, okay, trafiłeś go. Nowa tura. Mark, co robisz? Punkt przewagi uciec na przykład. Nie, jeszcze nie. Ja tu jeszcze widzę światełko w tunelu i atakuję tego tutaj najbliższego mnie w końcu. To by było kino, jakbyś uciekł i pobiegłbyś w ogóle gdzieś w tą stronę. Strasznie kusisz, ale dobrze, że tak zrobiłem, bo wszedł, może wejdzie krytyk. Krytyk. I to pozytywny dla odmiany. O! Nie, to byśmy twojego krytyka. Odciąłeś mi paluszka. U nogi? Co? No dobra. Dobra, nie rzucam na to, bo to nie ma znaczenia. Tak! Epickie krytyki. Cieszę się. Jezu. Cieszę się. Ja się cieszę na ten drugi bardzo. A i co, mamy drugą przewagę w tym momencie? Powinniśmy tak, mieć chyba. Tak, tylko że szkopuł jest w tym, że on nie ruchu, a nie ataku traci. A, no dobra, no. Się wybroni jako. Więc to. On może dostać krwawienie. Nie, bo to jest konstrukt, więc nie może. Więc okej. Okay. A tamten właśnie tego nie miał, że nie może dostać. Okej. Okay. Dobra, kurwa, trzeba. Nie, skraczam, ja, bo Marek musi iść, więc po tej turze po prostu zakończymy, zostawimy tak, jak jest. Dobra. To ja zacznę od. Wolfgang teraz. Teraz ja. Do ciebie jeszcze trochę. Mówię, że po tej turze. W sensie, jak przelecą wszyscy, to skończymy. Ja mam chyba jakiś plus za walkę 2 na 1, nie? Bo z nim Holmes walczy. No to jak dojdziesz do niego, to tak, to będziesz miał. No to dochodzę do niego. Głupio to brzmi, ale. Ale w sumie tak na rogu jestem, tylko sięgnę długim mieczem, nie? No nie świruj, dawaj. Plus dobra, 10. No, mniejsza. Czyli tam na zero ci wyjdzie. Na zero. Nie chciałem się ruszać, no po co tam miałem dobry widok. Aj, nie to. Tu. I cyk na zero. Patrzcie, jak to się robi. Nie no, przerzucam to. Tum, tum, tu, tu, tu. Powiem ci... Okej, okay, ale on stoi.
I jak mamy teraz trzy przewagi, to za trzy czy za cztery jest dodatkowa akcja? Cztery. Dobra. Cztery. No to marzę. Pożegnaj się z życia. Broń się! Bronię się. No jeszcze tu leci dam pożyć sobie. Tak, taki był plan. Dzięki, miło stać. Ale drugi, teraz drugi. O, nie zaznaczyłeś mnie. Przerabiasz to, czy klikasz po prostu rzucić? Przerabiam to. Spadek zabiłem jednego mojego zombiego. No, tam zmień ten na 74 z tego 5, proszę. No to... No tak trzepiasz. Trzepiasz. No. Oni walczą z nim we dwóch, więc mają plus 10 jak coś. O nie! Fajnych masz kolegów, powiem ci. Fajnych. Nie. Spokojnie, wstrzeszę twoje zwłoki, będziesz znał po trzy razy. A ja milczałem, jak wypadło 0-1, że 0-1 to jest zawsze sukces. Też właśnie miałem o to pytać. Jezu Chryst. Holm się, broń się. Aha! Czy poświęcasz kawałek pancerza na korpusu, żeby nie mieć krytyka, czy mam rzucać? Poświęć, będziesz miał minus 1 gdziekolwiek, a no, nie wejdzie ci krytyk. Ale mogę się obronić w ogóle, nie? Nie, ale krytyk i tak wchodzi. Krytyk tak. No to poświęcam. Okej, okay, to twoja kolczuga. Rozorał ci kawałek kolczugi. No, ale broń się. Nie zaznaczam go, tylko rzucam. Tak, tylko rzucasz. Walka. Co, zamknął drzwi? Przez przodek. Zombie wygrał przeciwko Holmesowi. Holmesowi odjęło jeden obrażeń. Pięknie. Gabrielu. Dobra, to ja zaczynam. Słyszysz, że coś się zbliża. To chciałem dodać, że coś się zbliża. Ja zaczynam od testu. Specjalnie mnie przesunąłeś, co? Ja wolałem tutaj niżej, żeby mieć lepszy podgląd. Tak, bo stwierdziłem, że jak skończę z Gabrielem, to pójdzie po ciebie. Mógłbym się kiedyś opanować, kurka wodna. Macie kapłana, mógłby cię opanować. Tak, żebym już trzy razy próbowałem się opanowywać w tej walce. Dobra, ja tutaj nic więcej nie zrobię, to posplatam sobie. Nie splatasz i nie atakujesz od razu? Nie. Za dużo kar. Okej. Okay. Tak jak powiedziałem. A ty, on stoi obok ciebie i tego nie widzisz, to jest największy. A bo ja ci nie dałem chyba... Nie, dałem ci widok jeden. Widok jeden to za mało. Dam ci. Bo to widzę dam tylko ci... twojego tokena. Ale źródło światła jest w drugim pokoju. Ja wiesz co, ja z twojego tokena, ja z tego widzę, potem wam dam. No, ale dobra. Dam ci dwa, niech, żebyś wiedział, co cię. Żebyś wiedział, co cię dopadło. Dobra, to teraz jak chcemy być... Aha, a to ja coś zrobiłem? Jeszcze nie zdążyłem w ogóle żadnej akcji. Nie, no ale to on jest po tobie, on działa po tobie. Ale ja nie zrobiłem nic. No dobra, okej. Okay. To przepraszam, niech będzie. Niech będzie, że Misz omylił się na twoją korzyść. No to co robisz? Nie no, bo chciałem ci ten... podkopać sobie sytuację, że jak to stworzenie się do mnie zbliża, jestem objęty strachem, to muszę jeszcze raz wykonać test opanowania, bo inaczej dostanę panikę dodatkowo. Także no wiesz. No to dawaj, pięknie, to dawaj panikę. A najpierw rzucę sobie to splatanie całe nieszczęsne. No. A potem zobaczymy. Nie wyszło ci? Nie wyszło, to nic. No, to następna tura zombie podchodzi, więc skoro tak jest, teraz mówisz, tak, najpierw, wróć. Tak, najpierw opanowanie, bo ono przyszedł. Każdy z nich nosi na szyi ten, ten klucz z gwiazdą Dawida.
I to też chyba muszę przerzucić, bo jak dostanę taką panikę, to ja ci dziękuję. To dostanę. No to teraz jeszcze mam panikę. Efekt. Fajnie, fajnie. Nie możecie uciekać. I teraz będę musiał uciekać po ciemku. Okej, dobra. No to on cię atakuje, no wszystko podszedł dopiero do ciebie. Broń się, czarodzieju. Okej, okay. I ostatni w tej turze, Holmes znowu. O, Falek! No to dawaj. Miecz. Okej. Jak coś, to tam jedno obrażenie więcej jest zawsze, nie? Okej, okay, dobra. Już nie będę was z nimi męczył tak jak z tamtym. On zszedł. Macie cztery przewagi. Możesz wydać cztery przewagi i zaatakować tego jeszcze. A możesz atakować. Ja bym to zrobił. No to dawaj, zaznacz go i zaatakuj. Kurwa, chciałem się pomodlić za tę opcję. Dobra. Lepiej o jednego mniej. No wal, spokojnie. Nikt nie atakuje, się spokojnie będę mogli w kącie. Super. Za 18. 19 nawet. No. O, to ledwo stoi. Okej, okay. Jako że Marek musi lecieć, to w tym momencie kończymy, wrócimy do tej walki. Powiem wam tylko, że tych zombich powinno być jeszcze dwa więcej. I tak też mnie... Znaczy,